gotowe. Zresztą będę musiał chyba przedstawić trochę kolejność mikrofonów. Ale to się da zrobić na mikserze głośności. W sumie nie wiem. Jedyne co, tylko mógłbym na razie powiedzieć, że... Tak... W sumie czemu ja to mówię tutaj teraz? Nieważne. Tak czy inaczej, może szybko wyłączę parę opcji. Czy jest lepiej? A no jest lepiej. Dobra. Transmisja żyje. A no żyje. Powinienem powiedzieć raczej ponowna transmisja, tak czy inaczej. Gdzie to jest? Szybko, wszystko trochę. Wszystko jest okej. No ale tak. Generalnie mówiąc jeszcze przy okazji, dla wszystkich, którzy siedzą i słyszą moje mordzenie, witam ponownie. Na wspaniałym momencie oczekiwania, jeszcze parominutowym, zanim będziemy kontynuować nasze zmagania o czapkę. Więc po prostu... No. Miejmy nadzieję, że... będzie jak najlepiej. Szybko uda to ogarnąć. Bo jednak tak... Bardzo chcę to dzisiaj skończyć, mieć to do... po prostu... odhaczenia jako tak, skończyłem questa, tak, mam zrobione. Zapomniałem zmienić tytuł przy okazji. Dobra. Od razu lepiej. Jeśli chodzi o tytuł. I znowu nie wołem, super. Okej, jednak nie wołali mnie, tylko po prostu... uspokajali pieca. Dobra. W takim wypadku możemy chyba spokojnie przejść. Widzę, że siostra już się pojawiła, więc już ktoś będzie mi pilnował wszystkiego i dobra. Lecimy dalej w takim wypadku. Lecimy dalej, po prostu im szybciej, tym lepiej. Mr. Sunday. Hey there! Okay. See the moon in the sky? It's about the size of the cap on my Soul Glad bottle. Mhm. To odpalę, jeśli chcesz. Ja się tutaj skupiam na swoim przeżyciu i na swoim polowaniu na czapkę. Co nie, przecież widziałem. Już widziałem, już była w zasięgu mojej łapy, ale nie. Musieli zrobić coś innego. Nie mogłem jej podnieść. Niestety. I could grab the moon, couldn't I? The moon? You mean the Grand Theater? Yeah. Look at me. I've been away from home for too long. I must be missing that moon. Nie ma to jak pijany pepeszy, czy pijany dzieciuk z czapeczką na głowie. A swoją drogą, a propos takich rzeczy. Ale dla wszystkich, którzy znają Star Raila, nie będzie tutaj nic raczej. Ale jest ten event cały, w którym robiło się te koktajle dla różnych potworków. I uwielbiałem robić koktajl, który wyglądał jak po prostu kieszek krwi. Właśnie z tą taką kuleczką. Się dało to radę spełnić w magii tym czymś. Much better than the moon back home. It's just magnificent. They told me not to sell everything I had just to come to Pentaconi. How short-sighted. No, definitely schlany. Why would you go to such lengths?
Can't you see? Nie masz tu się bać. Home is miserable. It's not really living at all. It's better to be here at Pinnacone. No pain, no worries about tomorrow, just sweet dreams. You can do whatever you want. That's what I call living. Yeah, now this is the life. Is this truly living? Huh? What did you say, young lady? I didn't quite catch that. Oh, it's nothing, sir. You see, the traffic on Glock's Avenue can be dangerous. How about I ask a Bloodhound family member to escort you to Ideen Park over there, so you can continue enjoying your sweet dream? Oh, yeah, that's a great idea! Wow, no wonder you are the leader of this sweet dream. You're totally a lifesaver. See you around, Mr. Sunday, and it was nice chatting with you. Okay. What's up, sister? This is the land of the dreams. But why do they live like this? The man we ran into, he doesn't seem happy at all. Even though sweet dreams are nice, they're just illusions. But for him, they're the only way to survive, even if it means giving up on reality. That's not really living at all. I suppose you have a point. But, in my opinion, that's how most people live their lives. Why do you say that? You think that man is not actually living, but that's not quite accurate. Even without Pinnacone, people create their own illusions called self-value. People believe they have a predetermined value to fulfill. Gaining value means gaining power, and those deemed worthless are seen as the weak. However, value doesn't come out of thin air, and there's a limit to it. To accumulate value, people have to take from others, so the weak get exploited and oppressed. Dosyć ekstremalne, niedziel. Are you suggesting that this is not how things should be? Exactly. But, ironically, people don't think there's anything wrong with it, because they uphold the illusory notion of self-value, and even the weak believe in it. Czemu? Oj, siostro. Ja miałbym nie mieć wszystkich osób, które znasz, ja miałbym nie mieć. Przecież wiesz, że muszę mieć na takich postaciach max levele. Najlepiej jeszcze wszystko wmaksowane, ile się da. Survival of the fittest. That's where all the tragedies in the world come from. People come to the sweet dream in Pinnacone to escape from that reality and find solace. No tragedies exist here, only happiness, although in its nascent form. Isn't that the same paradise we yearn for in our dreams? Perhaps that man is just an exception. Let's not jump to conclusions. We should experience the dreamscape ourselves. Just as I did at Dreamflux Reef. Yes. Seeing is believing. I'll accompany you. The Dream Master hasn't shown up yet, so we have some time for a stroll. Okay. Okay. Zobaczmy, co będzie więcej do powiedzenia. Glad to meet you again, Robin. How are the preparations for the Charmony Festival coming along? We're all so excited about it. It's going smoothly. Thanks for making the trip to join the festival. You're too kind, Robin. It's a pleasure to have guests from all over the universe celebrating day and night. I can't stand being lonely or bored, so this jubilant dreamscape is perfect for me. But if this went on forever, would it get boring too? Nah, not at all. Who would get tired of having so much fun?
every day, you get to wear fancy clothes, explore all sorts of dream bubbles, indulge in delicious food without gaining weight, and you never get old or sick. As long as you can afford a room, this place is the ultimate paradise. Jezu, skąd tu ci ekstremiści się biorą? A few things can be brought back from the dreamscape to reality, right? That's exactly why I don't plan on bringing anything back. Just enjoying the dream itself is good enough for me. I mean, I'm not one of those long-living species. I only have around 60 or 70 years in this lifetime, and there's so much to worry about. Being happy here is pure bliss. Only in this sweet dream can I truly feel like I'm in control of my life and fate. Who would want to go back to reality after experiencing this bliss? Coraz mniej mi się podobają tutaj ci ludzie i to miejsce. I see. I genuinely wish you all the happiness in the world. Trochę zauważyłem, że coś się zepsuło. Kursora nie ma na Steamie. Ale dobra, pal dichu z tym. Fantastic performance, Robin! I'm off to the blue hour for the ball. See you later. Telefony. Seems like that guest's perspective didn't resonate with you either. She had a valid point. I could sense her genuine happiness. It's just that... What you're trying to say is, she thinks she's in control of her life. But in reality, she's just escaping from reality and seeking solace in this sweet dream. Once she steps out of this sanctuary, everything will be lost. Well... She did make mention of being able to afford a room, didn't she? However, the paradise in our dreams, it doesn't have to end. No, and the paradise we yearn for shouldn't be just a fleeting dream either. Jej, potrącili Robin. Udało mi się. O, i kolejny, zobaczymy, czy tam będzie miał trochę lepszy pogląd na to wszystko, czy nie. The scenery in this dreamscape is truly breathtaking, isn't it? Oh, Robin. Can't believe I'm meeting you in person here. What an honor. You're right. Even though time stands still in this dreamscape, it always feels fresh. I find something new every time. Philosophical mind. I hope I'm not intruding. Oh, not at all, no. With little time left, I yearn for meaningful conversations, especially with someone as esteemed as you. Do you mind if we chat? It's my pleasure. No need to be formal. Just speak your mind. You said, with little time left. Please, forgive me for being blunt. Is that why you came to Penacony? Yeah. I was part of a war, and while escaping from the Sarkozian mothership, I got exposed to some radioactive materials. And then, all my comrades died, and my hometown was wiped out by neutron bombardments. I couldn't bear to live with everything I knew gone. That's when I heard about a possible solution here, so I came. How heart-wrenching. I hope the family has been able to help you. Możliwe, że jego akurat powód jest tym najlepszym ze wszystkich. And I'm truly grateful for that. They provided me with a comfortable room, the most advanced life support devices in the cosmos, and a stellar team of caregivers. My physical body is now in the dream pool, sustained by life support. The me you see here is whole, rational, and no different from any other person. But I can't say the same for the me in the hotel room, my true appearance. Huh. I hope you never have to witness it, Robin. So, you'll be living forever in this dreamscape,
guess being able to live at all is good enough for me. Whether it's in this dreamscape or not, well, I don't really have much say in the matter. My world has been torn apart, and my life could end any second. So, even if this whole place is an illusion, it's still my paradise, and I'll treasure every moment I spend here. Pierwsza osoba, z którą jestem w stanie się zgodzić, którą rozumiem, jak na razie z tych wszystkich. Now I envy those everlasting things. The old man's story. It's so tragic. Fortunately, this sweet dream gives him joyful memories to hold on to for the rest of his life. That's precisely why this sweet dream in Penacony exists. However, even the sweet dream has its limitations. While it provides solace to the disillusioned, it can't completely eliminate pain in reality. There will be a way out. Penacony is already on the right track. Zobaczymy, co z tego będzie. No i proszę, Sparkle. Kto by się spodziewał, że Robin zobaczy Sparkle w tym wszystkim. Look what we have here. A lovely young lady. Wait, is that me? A oczywiście musieliśmy zobaczyć. Właśnie. A faktycznie teraz dopiero zauważyłem, że on się zepsuł. Czekajcie, aż go zresetuję. Powiem zaraz coś pokazać, jeśli nie, to ja nie mam pojęcia, co jest. O, jest, dobra. Zresetowałem wszystko, mam nadzieję, że będzie dobrze. Your trick won't work on us. I've heard that a skilled mass fool received an invitation too. That must be you, right? Barely. The people here are way too gullible. A little bait is all it takes for them to bite. And they run away at the slightest hint of danger. In other words, they're naive and cowardly. Now that you've had your fill, it'd be wise to leave before it's too late. The music of the harmony doesn't tolerate discord. What? Now that you have the real Robin, I'm useless? Oh, how disheartening. I've done so much for the family. Co za Sparkle, say Sparkle. Because if it weren't for me cleaning up this mess, Penacony would still be in shambles. Don't you think? That was a personal request from the head of the Iris family, and it has nothing to do with us. Step aside and stop causing trouble for the Charmony Festival. The Charmony Festival? You think you can scare me? You think I've no idea what you're planning? I don't care what you're thinking, chicken wing boy. But I'm pretty sure our lovely Robin won't be appearing on stage. After all, you're well aware of what a sorry state this dreamscape is in under the banner of Harmony. Penacony, the land of the dreams. Is this truly the paradise you desire? Niesamowita rzecz. Sparkle jest mądrzejsza niż większość tutaj osób. I tak jej nie lubię i nie uważam za okej postać, ale... Wow, ogarnia to bardziej niż inni. What's the rush, chicken wing boy? Did I get to you? Our paradise is none of your concern, Masked Fool. Leave now, or the family won't tolerate you anymore. All right, all right. I'll go. But Robin, I suggest you seriously consider this. Do you really believe those living in dreams can escape pain and find true happiness? Well, I've done my part, and now I'm simply waiting for the fireworks to begin. Fajerwerki te. Twoje bomby, które przygotowałaś. No, ale niech ci będzie, że fajerwerki. Here, the last two gifts for both of you. And don't lose them. If by some unfortunate chance the Charmony Festival starts against all odds, remember to use them during the show. And it'll be thrilling. Bang! I heard a raven calling in the distance.
It seems the Dream Master will arrive soon. Nie potrącili mnie znowu. Ale dobra, zobaczmy, co z tego będzie. Let's wait here for the Dream Master to arrive. Okay. By the way, brother, I heard you no longer have a sweet tooth. Back when we were kids, you used to steal my desserts. Seems like a lot has changed during my absence. What exactly happened? Well, someone has to stay awake even in this sweet dream. But that someone doesn't have to be you, or anyone in particular. You're carrying too much on your shoulders, brother. The paradise in our dreams. It shouldn't be like this. Hanakoni is nothing more than a dream. It can't erase the worries and pain of reality, or bring true happiness. It only offers an escape from reality. Nothing more. Remember the old man we met earlier? Without this dream, he might have completely lost himself. That might be true, but even without Hanakoni, he could have chosen another path. As far as I know, the Intelligentsia Guild has been promoting their rehabilitation techniques for a long time now. That path may have been more ordinary and challenging, but now he is receiving hospice care in a comatose state, and his fate is sealed. No, to jest prawda. Nie mogę tego zaprzeczyć ani nic, ale z tym mogę się zgodzić. Niemniej jednak akurat sprawy tego starszego mężczyzny jak najbardziej akceptuję i zgadzam się, że no, jeśli ktoś nie chce po prostu walczyć o swoje życie, tylko chce się pogodzić ze śmiercią i chociaż mieć ostatnie chwile lepsze, przyjemniejsze, to niech i tak robi. To jest akurat akceptowalne. Przynajmniej według mnie. Is Hanakoni granting these people a future? Or is it taking it away from them? Well, don't forget this. Not everyone really has a future. Jezu, co z tobą nie tak niedziel? The future for humanity is like the sky for birds. People mistakenly believe that flight is inherent to birds, because they've never witnessed those birds crashing to their death. Do you remember how we took in that little Charmany dove when we were young? Yeah. We took care of it. Provided food and water, groomed its feathers. And later, when I decided to leave Hanakoni, I opened the cage and set it free. Well, I didn't mention what happened to it in my letters, because I didn't want to upset you. Ciekawe, co tam będzie. Shortly after you left, it crashed to its death right in front of your window. Na pewno. Na pewno teraz nie wymyślasz tego, żeby ją przekonać. I had surmised as much. I knew you wouldn't have avoided mentioning the bird for no reason. Despite that unfortunate outcome, I still believe it was the right decision. Birds aren't meant to spend their lives in cages. They belong in the sky, even if they can't fly. But here's the thing. If there are birds in this world that can never fly, can we really assert that they belong in the sky? Ale nie muszą być na niebie, przecież są inne sposoby, żeby sobie żyły. Więc niedziel... You idiota. Inaczej tego nie umiem określić. Po prostu... Spichlerz Europy z ciebie. Are you implying that the same goes for humans too? Let's take the Astral Express as an example. The Nameless made tremendous efforts to bridge worlds, gaining fame across the universe. However, only a few extraordinary individuals can endure such a perilous journey. That's because the pursuit of the Trailblaze exceeds the capabilities of ordinary humans. Otherwise, why would this path be filled with broken rails, an abandoned express, and even a fallen eon? Okay, niech ci będzie. That's just sophistry. If that were true, then only the powerful would have the right to determine the future.
Unfortunately, that's exactly what happens. Another name for the future is self-value. Nie. Naprawdę nie jestem w stanie się zgodzić z Niedzielem. On jest głupi i okropny. Inspire people and garner admiration for their heroic deeds. The majority of ordinary people will never become heroes in their lifetime. Some are born weak and vulnerable. Some find themselves trapped in unfortunate circumstances. Some fall victim to malice and cowardice. When it comes to survival, everyone is equal. And the weak can only watch as their value gets constantly diminished by external forces. Co z ciebie taki... Ale nie powiedział pesymista. Dosłownie brzmi, jakbyś był emanatorem nihility. That's why we should care for the weak and support them as if their suffering were our own. That's what the Odes of Harmony have always taught us. Nie, no, zrobić coś można bardziej zgadzać. A tym bardziej ja powinien się bardziej zgadzać, czy ty, siostro, bo no. No, żyjemy w rodzinie, w jakiej żyjemy. I wolontarystycznie działamy, jak działamy. I uczono nas tego, czego nas uczono. Więc tym bardziej no, żyjemy w takim momencie, miejscu, że ja wiem, jak to wygląda i jak najbardziej powinniśmy się zgadzać zrobić. Zanim ktoś by coś myślał, nie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy w takiej sytuacji. My raczej jesteśmy ci, którzy no, pomagają. Ale to nie bezpośrednio my jako rodzina, my bardziej jako wolontariusze większej, po prostu lokalnej fundacji. Ale nie będę o tym wszystkim opowiadał, bo no, to nie czas i miejsce na takie rzeczy. While the Harmony holds noble aspirations, the strong will always be strong, and the weak will always be weak. Even in this carefree dream, human nature contains greatness, but it also harbors inherent weaknesses that can't be eradicated. Nie, ale jak tak teraz myślę o tym, że jest tu jakiś ten zdrajca w The Family i tak dalej, to coraz bardziej zaczynam myśleć, że to może być Sunday. Szybciej, Rubia. Ja to muszę dyskutować, filozofować i tak dalej. Nie mogę szybciej. If people can't even secure their own survival, they won't care about the illusory future of equality. As long as the law of survival of the fittest prevails, there will always be fledglings crashing to their death. Nawet gdyby nie było takiego prawa, to i tak przecież niektóre ptaki nie potrafiły latać. But if people don't live for the future, do they merely exist for survival? If even you, my brother, don't believe that the Harmony will save the weak, then which eon can make our dreams come true? People often forget that when the first bird took flight, the entire world envisioned a future where no more fledglings would ever crash to their death. Are you reading, sister? What are you reading? Elkoyana Senka, proszę, nie, ja nie chcę. Mr. Gopher White gave me a picture book. It's about the story of the harmonic strings. If I could become a chord master, I'd like to summon Dominicus, the harmonious choir. I want to sing with everyone and spread our wishes so that all can feel happiness and joy. I see. Then I would summon the harmonious choir too. Don't you have a wish of your own, brother? Of course I do. It's just that it includes your wish and everyone else's. I long for a true paradise where everyone can find peace. Then let's build a stage there and invite everyone to our performance so that both our wishes come true through the power of the harmonious choir. It's a deal then. Yeah, it's a deal. But how can I become a chord master? Maybe you will have to become a star first.
No jak bym się nie spodziewał, że to będzie to rodzeństwo. O nie, 8 godzin przed tym wszystkim. Any results? Yes. And now, it's up to us to forge ahead. Since he's already carried out his last wish, my final mission is complete. But pardon me if I sound curt. It's good to have determination. The path Mikhail left for you is not an easy one to tread. Why else would he have chosen to sleep in solitude, staking everything on some nameless in the future? But you have the numbers. And in numbers comes strength. So that might just delay your inevitable a little more. Got any more encouraging words? Jaki pesymista. As I see it, relying on Welt's negotiations alone is far from enough. Regardless of whether the other party will be compliant, negotiating simply allows us to meet them as equals and won't grant us an upper hand. Hanakoni is our rival's home turf, and we already have very few chips left to play with. Rather than idly sit around while the family's got us blocked off, an offensive approach might be a wiser course of action. We're more familiar with the Stellaron's properties than most, and since it's the key to stabilizing the Sweet Dream, it's vital to the family's interests. By attacking their core interests, they're bound to retaliate hastily. And as the saying goes, haste makes waste. Okay. Right. As long as we pose a threat to the Stellaron, either with words or otherwise, we have a chance of gaining the upper hand. But the problem is, on the eve of the Charmony Festival opening, how exactly are we going to get close to the theater? Family security will be airtight, and if we brute force it, even if we succeed, it's too risky. So, no one's gonna say anything? Then I'll raise my hand. I know the answer to this question. Okej. Ty? Ze wszystkich ludzi? Oczywiście, że wiesz, nikt nie wątpię. Oczywiście, że time for the master stroke. Nie. Ty? Ze wszystkich ludzi? What's that supposed to mean? You'd better believe it. So, I heard that before the Charmony Festival begins, there'll be a pageant to kick off the festival. It's called the Soul Glad TM Festivity Auditions, or something, and it's going to be held in the moment of Scorch Sand. Okay. As long as we clinch the top spot, we'll be able to attain the title of Festive Superstar, and be able to personally bask in the graces of Miss Robin. Not that that's important. What's crucial is that we enter the Grand Theater before the audience arrives. So, how do we go about participating in these festivity auditions? I've already procured special invite tickets from Miss Robin's fan club. Wow! Bycie simprem się opłaca w tym uniwersum. To tell you the truth, I had been preparing to join the auditions all along, but now it looks like even if I scrape through, I probably still won't have the chance to shake Miss Robin's hand. Oh, yeah. You're still running this thing, huh? It was originally just a publicity stunt set up by Mikhail to drum up attention. But it looks like it might be worth a shot. We'll follow Marge's plan. Mr. Gallagher. Will you be joining us? I'm afraid I won't have the time. As a virtual character, I've already completed my final mission. Whether Penacony can awaken from this dream is all down to you. Oj. No cóż. Wygląda to, że Gallagherowi się nie chce po prostu. To nawet nie to, że nie będzie pomagał, czy nie może. Mu się po prostu nie chce, zbyt leniwy jest. Should we ever cross paths again? I'd love for you to visit the Express. All right. I'll have to add to that data bank of yours you've got on the Express. And Miss Firefly, we thank you for... O nie, chcę namieszać w databanku. We're faced with a formidable enemy. As long as the Astral Express and Stellaron Hunter's objectives are aligned, we're willing to cooperate with you.
We've already come this far together. I'd like to join you for the rest of your journey on Penacony. I'm pleased that we can finally fight shoulder to shoulder. I couldn't ask for a better ending. This is also the spirit of the Trailblaze. Now everyone, let's prepare to move out. Okay. Idziemy na zewnątrz. Oczywiście, skoro wyszliśmy stamtąd, to znaczy to, że zawołaliśmy Ipiego, więc Ipi. Grzeczny meme, Ipi. Dziękujemy za podwózkę. Kurczę, nie, ja będę się już zawsze tego śmiał, że śmiertka ma na imię Ipi. Tak, IP brzmi na IP, tak. Ale serio nie wysyłaj już żadnych złotówków czy groszów. Siostra, bo to nie tędy droga. Chyba, że jak napisałaś, to już wysłałaś wtedy, no nie. Bo marnujesz na tym dosłownie 33 grosze na każdej złotówce. Nie ma to jak świat, w którym telewizory wokół ciebie tańczą. I dobrze. Is he talking about us? Tak. Excuse me, you four. What are you hoping to get out of all this? As the last group of contestants, how confident are you in overcoming all of the challenges? O nie. Eat dziennikarze. Would you be open to a brief exclusive interview with us? It'll be quick. Your journey is long and fraught with peril, yet under a sky blanketed by banners, you vie for the crown. No tak. The sword and rose! Protect the beauty! The beauty! Co to ma być? A knight's head is hard as steel. Brother Lance Focus is stubborn as a heel. We don't all have to be winners, but if we don't have fun, we'd all be sinners. Ciekawe, że każdy dziennikarz wyznaje innego Eona. People are pouring in. Kinda feels like all sorts of baddies are showing up. Let's get in there quickly and enter the competition. A jasne, jasne. Please make way. Make way. Ktoś jeszcze? Whoa. Allow me to introduce myself. I'm the director of Soulglad's factory, Hydeen Leda. My four friends, introduce yourselves to the audience across the cosmos. Hello, everybody. I'm Himiko, a nameless from the Astral Express, and these are my companions. Don't you guys need to hide your identities? I can't hide it anyways. Penacony is plastered with our posters. And because the Astral Express is so well known, the family won't dare to make any rash moves. Nie, kurczę. Tamte są za dobre. Nie, to jest... Dobra, zachowajmy chociaż trochę powagi. Witajcie, jestem Starki, znany też jako Gwiezdny Klucz, a to jest Marzec Siódmy. Hello everyone, I'm March 7th. I'm an ordinary girl who loves adventures. Hello everyone, I'm Firefly. I am also an ordinary girl who enjoys adventures. So it's a bunch of nameless guests. This final face-off is bound to be spectacular. Time is precious. My four friends, come with me. Też piękna opcja. Też piękna opcja, nie będę zaprzeczał. Ale ja tutaj udaję tego normalnego, więc no. Przynajmniej podkreślam. Udaję. Bo każdy wie, że Trailblazer to jest shop sracz w przebraniu człowieka. A, przepraszam, marca 7, no tak.
Ciekawe miejsce. Można tu ciekawie vibing katować. Razem z telewizorami, ale no. Wow! Tak powoli się wczytuję tym modelem, że czuję się jakbym grał w tego, Mortal Shell'a ponownie. A póki co tak, joink. Czy jest coś tu jeszcze ciekawego? Chyba jest. No nie, piesem jeszcze zacznę wrzeszczeć. Tak, da mi juzik. Piękna da mi juzik. That's right. This venue is a miniature representation of that time known as the era filled with boundless possibilities. Jak skończysz gadać, to pozwól, że zrobię pięknego joink. Cześć, Berb. Chociaż w sumie, czy to jest Berb? Bardzo możliwe, że to jest Borb. Też jak na to spojrzeć. Jak myślicie, to jest Berb czy Borb? Nie wiem, siostro, gdzie ty znajdujesz te wspaniałe emotki, które są wspomniane zawsze wszędzie, ale no. Ale fajnie, że je znajdujesz. Mogę się pośmieć przynajmniej z nich. A właśnie, ktoś coś ci wysyłał? O, tak? Tak tu reagujesz? No dobra. Dobra. Niech ci będzie. Przełamujesz naszą wspaniałą linię tych... naszych wspaniałą linię śmietników z Sampu. To proszę, dostaniesz Acheron, która chce ci pokroić za kar. I teraz tak poważnie, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. To jest piękne. To też jest piękne. Ale tak, widzę, że jest trochę takich, których nie sprawdziłem. Nie, no to już sprawdzałem, przepraszam bardzo. Ewentualnie... O, to jeszcze jest piękne. O. Nie! O, chciałem podnieść tam coś. Nameless, your arrival reminds me of the grand occasion when Penacony was first established. I was still a young, bright-eyed lad back then, lured here by the Watchmaker's ads, full of zeal and ready to make my first fortune in life. Once, during a particularly grueling day, I passed out and was resuscitated by a drink from Mr. Sousa. That sweet taste has since been etched in my mind, and that was what drove me to create the Soul Glad that we all know and love today. My tu mamy wygrać opcję bycia jakimiś super gwiazdami i tancerzami? Czym tu przyszliśmy się uczyć historii Soul Glad? The dream chasing era was truly a wondrous time. Oh, I miss those days and the Watchmaker. Scorchsand Hall is my homage to that time of boundless I wholeheartedly hope you make it to the finish and emerge as the next superstars of Penacony. Now then, is there anything you'd like to say before the competition officially begins? Nah, we'd win. Yes, I've heard. We're gonna take an L in this. I can feel it. Definitywnie. There's that, ever vigilant, trailblazing spirit we all know. Hey, you should really fix that defeatist mentality of yours. Nie mam takiego mentality. Co ty masz takie mentality? Miss March, how about you? Hello, everyone! Next up, get ready for the Mega March 7th Adventure, where I'm going to break the speedrun world record! Co ona, streamerka? Przecież to Silius łamana Stella, czyli inaczej mówiąc Trailblazer, są Gamer Grill bądź Gamer... tej Gamer Boi, a nie March. Trailblazing into the uncharted and challenging the limits. That's Miss March 7th for you. How about Miss Firefly? I hope that by the end of this journey, everyone will have achieved the outcome that they hope for. Ah, a wonderful wish! Miss Himiko, what are you expecting from your team?
Safety first, everyone. Meh, nudziara. Simple words, but full of warmth. Waiting for you are three stages, each connected to that era. The first two stages offer two distinct paths to choose from, with unique challenges on each route. And okay. In the last stage, you will face off against a champion who has defended the title to this very day. A beloved contender whose noble virtues are unrivaled. Okay. Those are the rules. Simple. Everyone clear? Now then, I hereby announce that the 33rd Scorch Sand Festival of the 20th season, sponsored by Soul Glad Enterprises, has started. Yay. Everyone, as the Charmony Festival is drawing closer, we must reach the end as quickly as possible. Factoring in efficiency and safety, splitting up into two groups is the best choice. Uh-huh. March and I haven't known Miss Firefly for too long and aren't overly familiar with her. It'd probably be better if the two of you paired up. Whoa. Fine, czy to będzie Data? Do it. All right. I don't have a problem with that. Mhm. Dobra, znaczy tego gadania. Let's do this. We'll split into the assigned groups then. Let's not waste time. Jej, mogę pójść na datę z ognistą muchą i nikt nawet się nie będzie buntował. Yippee. Welcome to the first stage of Soul Glad Enterprises' 33rd Scorch Sand Festival of the 20th season, Dream Play Fantasia! In this stage, you can choose between two challenges, the School of Acting or School of Action. Acting action. In the School of Acting challenge, you have to complete three performances from three scripts and move the panel judges. In the School of Action challenge, you have to defeat three groups of enemies convincingly and reach the end. Mm-hmm. Now, make your choice. Obie wydają się być świetne, więc bierz, które chcesz, siostra, ja pójdę na to, co zostanie. Ale mi to bez różnicy. Mhm. Nie wiem, który, ale ja klikam różowy przycisk. Okej, czyli idę na aktorstwo. Because it różowe. No wybacz, siostra, co to chciałaś, ale no, różowe. Allow me to introduce the rules of this challenge to you. No, dawaj. There are three stages up ahead. On each, you will find an outline of a script. These three scripts were written by the legendary filmmaker, The Watchmaker, and depict various stories from Penacony's era of pioneering. Okay. Your task is to bring those moments to life, find the right words, and act convincingly to make the judges feel the script's intended emotions. Oh, I wish you a successful performance. Also, okay. A bit of trivia. The record score for this stage is held by a participant with fiery red hair. His exceptional performance brought even the strictest judge to tears. Fiery red hair, participant. Czyżby to było Argentyna? We are running out of time, so let's get this over with quickly. Oczywiście. Tylko szkoda, że nasze
datę będzie takie krótkie. Co łe? Stream 4. The gleam of old blades. Co robisz, łe? Nimo. Jak szkoda. Oh, just take a look at this pair. Such stark quality. Since you come as a pair, I'll prep a two-person scene for you. No przykro mi, nie mogę mogli z tej muchy dać tak po prostu. No, no, no. Chcę, żeby spróbować, to ją wyhazarduj. You two, are you ready? No, oczywiście, że tak. Envision that you both, driven by the spirit of exploration, are arriving at the land of dreams that is Paniconi for the first time. But instead of lush lands, you find yourselves amidst swirling sands and desolation, far from the paradise the Watchmaker described. You're driving an old clunker through the wilderness of the dreamscape, braving the cold wind, choking on the dust, and suddenly, a fierce memory zone meme blocks your path. Now, Mr. Greyhair, what line would you deliver to express your disappointment in Paniconi? Dosyć dziwne, ale okej. What in the tarnation is this hellhole? The Watchmaker is a big fat liar. Nie, muszę to. But what in the tarnation? Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego to muszę wybrać. Proste wytłumaczenie. Town of Salem 2. I tam jak ktoś jest naprawdę poirytowany, to zawsze pisze tarnation, czyli tarnation i tak dalej, więc już to jest dla mnie trochę memiczne. Tak samo jak bread. Nie mogę normalnie z prostą twarzą powiedzieć słowa chleb po angielsku, bo od razu mi się chce śmiać. Ale tak, więc muszę to wybrać. Very good. Now, though you're disappointed, your screen partner is conversely very enthusiastic. Now, young lady, you will say... Siostra, nie wysyłaj emotki chleba, proszę cię. Good, very intense. And then we cut to the story's next scene. You find a job mending the rails, but the days are long and your endurance can't keep up, and you finally collapse in the endless expanse of desert. Suddenly, sweet rain falls from the sky, wetting your lips and rousing your spirits. Now, Mr. Greyhair, what line will best express your surprise at this moment? Oczywiście, że to. Oczywiście, że to. But at this moment, your partner yet gazes into the sky, both her eyes closed. The raindrops fall, blurring her vision, and she tragically says, Perhaps we were never meant to succeed. Right? Fantastic! Both of you have an incredibly solid foundation in dialogue delivery. However, lines aren't everything in a performance. Please continue this story on the second stage. Drugi stage. Up next, you'll be challenged with a body language test. O nie, ciało języka test. I'm scared of ciało języka test. Because I don't have a ciało języka. Chociaż nie, mam w sumie ciało języka w gębopaszczy jednego, ale no. Trochę za krótki ten ciało język, żeby móc go dobrze użyć. Czemu mi znowu odbija? Czemu mi znowu kokos palmowy albo palma kokosowa odbija? Co jest ze mną nie tak? Jeśli ktokolwiek jest na czatach, proszę wytłumaczyć, co jest ze mną nie tak? Siostra! Przestań z tymi chlebami!
Przecież naprawdę. You two are required to skillfully utilize body language to portray the story context I've laid out for you. Picking up from where we left off, a heavy downpour saves you both stranded in the desert. This rain quenches the anger in your heart. You look to your companion, now completely devoid of fighting spirit, wanting to comfort her. At this moment, what should you do to make her laugh? Och no. Podkręt. O nie. Panther Head czy teledarczą Chołęła? Chołęła to jest najtrudniejsze, co może istnieć. Nie, czemu nie możemy połączyć 1 i 2? No, siostra, ja wiem, że ty wolisz dadżołki, no ale... No tak, ja wiem, że Alejandro ima in my serce, ale, Pat in the Head jest też równie wspaniały. W szczególności patrzę na to, jak cię irytuje to coś, ale dobra, niech ci będziesz dadżołk. I don't think dialogue is allowed here. Nie można. Nie pozwolili do żołka. To Pathead. You seriously think that would make someone laugh? No nie. No dobra. Tarzaj się w piasku. Jakie to okrutne! Pangi Paimon. Right answer. Your companion sees you rolling about in the sand and thinks about the arduous obstacles along this journey. She can't help but let loose a laugh, rekindling hope in her heart. And so this girl... Jeśli ona będzie patować im głowa, to się obrażę. Gonna get back on my feet and keep moving forward. A tug at the heartstrings. The Dobrze. Story continues to develop. The heavy rain leads you both to sense a business opportunity. So you start venturing into the umbrella industry. But just as the business begins to pick up, competitors start flooding the market with low-priced goods, squeezing your market share. Oh no. You have no choice. The goods you stockpiled at high prices have to be sold at a loss. This is a pretty self-destructive move, which drives your business to the brink of bankruptcy. At this moment, what would you, who refuses to admit defeat, decide to do? Nie. Stand up and smog the table. Tak, destrukcja, zniszczenie, demolka. Mm-hmm. Fantastic. But it's a pity your friend does not agree. Seeing that you're up to your eyeballs in debt, she sees nothing but despair in her future. And then... I leave Panicone in utter disappointment. Is that okay? Of course. Absolutely. I was this close to tears. Both of you possess exceptional acting talent. Bardzo, bardzo wspaniały talent. However, the true test is yet to come. You're about to encounter the harshest judge this show has ever seen. You'll need to rely on perfect performances if you want to win them over. Dobra. Give me schody. Walka pewnie byłoby szybsza, ale mnie się to podoba. Ale przepraszam, siostra, nie musisz czekać. Powiem ci tyle. Jeśli widzisz coś takiego, co się nazywa czerwony, znaczy ten jakiś czerwony, różowy przycisk, to wiesz, że ja wezmę różowy. Mhm. Dobra, szybciej.
Żółwowy to w niebieski. To chyba będę musiał się zdecydować, a teraz najgorsze. Zanim pójdziemy na scenę, muszę tutaj to zobaczyć, bo... A, tam na razie nie możemy. A, w ogóle tam się nie da chwilowo. Dobra, no to idziemy. Bo widzę tu nowy typ wrogów? I guess? Ja szukam system. Chyba? Get shredded? Czemu mam być poszatkowany? A, dobra, shrekt. To get shrekt jeszcze okej. Okay. Shrekt jak najbardziej mogę getnąć. Ale shredded nie chcę być. Chyba to tylko do przodu, do tyłu, to tak tylko. To tak. Okej. Okay. Jeszcze... W sumie jedna tragedia tu będzie powstawać za chwilę. Jak tak o tym wszystkim myślę. Otóż wyobraźcie sobie, że ja nie wiem, i to dosłownie nie wiem, jak sobie z tym poradzić. A przez tym, co mam na myśli, taki okrutny koncept jak to, że po prostu będę musiał podjąć decyzję taką bardzo złą, niedobrą. Czy chcę walczyć z nowym wrogiem, czy wolę pójść na łatwiznę i się go pozbyć. Z jednej strony fajnie byłoby zobaczyć tego wroga, a z drugiej... Dobra, wiecie co, nie będę marnował swojego czasu na to. Od razu lepiej. A to kolejny powód, dlaczego uwielbiam Acheron. Kiedyś jeszcze na pewno tego wroga zobaczę, co nie będzie tragedii. Scenarios that you previously encountered were all from the film Once Upon a Time in Dreams. Okay. Two companions arrive on Paniconi with nothing but a dream. Their desire for achievement is met with continuous setbacks. Ultimately, one continues on, despite spiraling into debt, while the other concedes defeat and leaves. Many years later, their paths cross once more in the thriving Paniconi. Yet, they refuse to acknowledge each other because... Against the backdrop of a revitalized Paniconi, the joy of reunion mixes with the sorrow of past separation, the awkwardness of being strangers, and the shyness of a long-awaited encounter, all converging at this very moment. Give it a shot. Try and convey this bittersweet scene to me. Bring it to life with precise and emotive acting. Tylko mogę trochę wybrać. Szczerze, preferuję taką opcję. Mucha! Wstydziłabyś się! Też żebyśmy cheatowali? Your performance is far from satisfactory. Happy czy sad? Chyba sad najbardziej będzie pasowało po takim rozpaczającym. No dobra, niech ci będzie, że api. God! I never imagined that such a sad scene could be portrayed by you two in such a joyful and heartwarming way. Okay. Sharing a long cherished friendship, as if time and status meant nothing to them. Huh? But we haven't even done anything! Is his imagination running wild again? Brilliant! Your portrayal outdoes the original! Oh, it's simply
Tak. Dlatego, że I'm cheater i użyłem magicznej mocy zegarowania, to wygraliśmy. Joink i joink. I kolejny raz się wyjdujemy w kośmosa. Importantly, are you having fun? Fun is more important than success. Ten gościu tutaj hawuje fanę, ona niekoniecznie. I tyle z naszego perfekcyjnego datę. Niestety. You finished much faster than that red-haired contestant did. That red-haired contestant. Who is that exactly? Jestem pewien, że to chodzi naprawdę o Argentynę. Chociaż jeśli... O Jezu, jeśli chodzi o Argentynę, to będziemy musieli znowu go tłuc. Ja nie chcę! Pistolet ogień czas! You have the option to choose gunfire and undergo Brother Hanu's trial, or time, where you'll face Clucky's trial. Och, no! Now, make your choice! Och, no! No! Please, no! Bierz Hanu! Bierz sobie Hanu, siostra! Ja nie chcę mieć nic do czynienia z tym Hanu! Pokłamałaś mnie, że nie ma różowego przycisku! Ale nie... Nie, ja nie chcę Hanu! Nienawidzę Hanu! Mówię o przycisku, nie o kulce. Dear friends, welcome to the wonderful world created by the Watchmaker. Awaiting your head is the titular character from the beloved Clocky animation, Clocky. It's said that the Watchmaker dreamed up the idea of Clocky when he was just a boy. Back then, he was merely an apprentice in a clock shop. And one night, he dreamt that all the broken clocks started sprouting arms and legs. Like a skilled pilot, he steered them... Tak, tak, bierzesz Gunfire. Han, to jestem dla ciebie, bo ty nie masz mózgu. Bierzesz Gunfire. Ja nie nienawidzę Hanu, a Hanu to jest Gunfire. Znaczy, okej, okay. Hanu can eat again, ale... Na, nie lubię naprawdę. Contestants, may you have a wonderful time with Clocky. The trial of time. I hope it won't waste too much of our time. Co za suchar. Bierz, Hanu, spokojnie, bierz Gunfire, czyli... Hanu trial. Nie marudź. Did it just speak? Tak. Po prostu takie... Takie... Chłodne. I tak, wiem, że chodzi o to kulce, takie... Fajne, takie... Takie super i w ogóle, ale nie. To jest chłodne. chwila. Najpierw joink. Dobra, spróbuję, bo ja muszę joinknąć ptaka, zanim cokolwiek. Raczej tutaj będzie, tak. Tak. Oczywiście. O, krzynka. Kto by się spodziewał, że to będzie krzynka? Kto by się naprawdę spodziewał? Na pewno nie ja. Co to za kłamstwo? Nie ma tu skrzynki. A przynajmniej Berb tu przyszedł, więc można go joinknąć. Mhm. Aha.
tam się uzerknąć za chwilę. Okej. Teraz yoink. Zaraz będę się zobaczyć, naprawdę. Ale zanim to wszystko, to ja muszę tutaj pozwiedzać to miejsce. Nie byłbym sobie, gdybym tego nie zrobił. Oh no! To są jakieś wspomnienia dawnych momentów. A może kiedy indziej to będę zwiedzał. Tak? No, aż sprawdzę szybko. Ale właśnie, żeby nie było, też podejrzewam, że ostatecznie będzie tutaj także obie obszary i tak będą przez nas zwiedzane, ale tak. A co my tu mamy? Albo czwórkę, albo jedynkę podejrzewam, że wybrałaś. A nie wiem czemu bardziej podejrzewam jedynkę. A jednak czwórka, okej. Okay. No, no nie trafiłem, nie wstrzeliłem się prawidłowo. Jęk. O nie, nie mam punktów. A, okej. Okay. Dobra. No. Teraz zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, zanim polecimy dalej. Okej, okay, tego zegara tylko z normalnych rozmiarów. Naprawdę tego normalnego, potem idę na dużego. Mhm. Okej. Okay. To blokuje, zobaczmy. A, jeszcze to? Tak, jeszcze to blokowało. A gdzieś tak musimy przydostać? Tutaj? I I guess nie. Okej. Okay. Tam muszę się dostać, więc to na pewno tak. To na pewno będzie tak. To może jakoś tak. Okej. Okej, czyli to może tylko tak, niestety. Za tym będzie to chyba tak trzeba będzie? Nie. Brakuje mi tylko jednego jakby kroku prawidłowego. Źle. To musi być tak, bo innej opcji nie ma. Tak, teraz tutaj mogę przyjść. Aha. Tylko co dalej? To jest naprawdę dobre pytanie, co dalej? Jeśli tak zrobię, okej, okay, fajnie, ale nadal nie mam przejścia. Nieważne, jak to ustawię, po prostu przejścia tam nie będzie. Chyba, że kwestia nie wygląda, że tam mam znaleźć przejście, tylko... A, może? Dobra, czyli to tak trzeba było. A teraz tam. To będzie... teoretycznie prostsze? Nie. To musi być tak, żeby tutaj było to. Okej. Okay. Tak, akurat było prostsze. Teraz tu się dostać, okej. Okay. Przesuńmy to w takim wypadku o tak, ponownie. Aha. Tylko coś zobaczyć, zanim co. A może to tak trzeba będzie zrobić? Tak, pewnie w ten sposób bardziej. Co ci nie pasuje? Nie no, mówimy o
odczuciu prawie wszystko jest idealnie. Chyba, że... Nie, jeśli to jest w tej pozycji, to nie ma jak. Kto jest tutaj? Trzeba inaczej zrobić resztę? Oj, nie. A. Ła, ciężka sprawa. Chyba, że to tak trzeba jakoś pokombinować. No, ale teraz nadal jest ta dziura jedna. Dobra, jestem w stanie dostać tu, no i co dalej? Bo to tam nie doleci. To nawet jeśli tu doleci, to jest ta dziura. I nic z nią nie zrobię. Znowu sprawdzę coś pięknego, co tam wysłałaś, ale... O, a to ciekawe. Fajne, fajne. Tylko... Nie, to musi zostać jakoś w takiej formie. Okej. Okay. Ale brakuje tutaj tego jakby jednego czegoś. Dosłownie hymn. Inaczej nie umiem tego określić niż hymymy. Mogę też tak jak... A nie, tak to nie wyjdzie. Bo to potrzebne by było to, teoretycznie. Tylko, że to już wtedy z niczym nie pomoże innym. Okej, dobra, tak to trzeba było. Jakbym się tym przez przypadek to rozwiązałem. Jak w sumie za każdym razem. Nie, naprawdę, żeby nie było się straty, nie jest tak, że jestem jakiś... inteligentny smart, czy cokolwiek innego, jakkolwiek by tego nie nazwać. To jest kwestia tego, że ja po prostu... mam farta. Crises. Don't worry, miss. I've already pinpointed its missing parts. Over here, my friends. Better use that hamster ball night speed.
Super. This must be what we're here. There's a missing part on the opposite side. But how do we get over there? Trzeba będzie się w to bawić znowu. Dreams I left here by a dream weaver. We're running out of time. We'll have to use it if necessary. Okay. Powiem tak, nie wygląda to tak tragicznie, jak się obawiałem, że to będzie. A tego na razie może nie będę ruszał, bo jeszcze nie wiem, jak to trzeba będzie dalej iść. Ale jak zobaczyłem to wszystko, to miałem takie oho, ła, tylko nieco. I nie zrozumcie mi źle, to nie tak, że tego nie lubię. Ale bałem się. Naprawdę, I was scared that this was gonna to end poorly. No nie. Walka, której nie mogę oszukać przy życiu Acheron. Okej, okay. Czyli już zobaczymy, jak to coś będzie działać. Nie chcę autowalków! Co za gra z tej gry. Dobra. Okej. Okay. Gamba oczywiście musiał już wypuścić swoje gambowe tokeny. Bardziej chodzi o to, że chcę zobaczyć, jak to działa. Ale ma jakiś efekt. Tutaj wiadomo, ale nie co. Tutaj było. Okej, okay, po prostu takiego typu. Okej. 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 Ja się spoko. Dobra, nie chcę tego. It's on me. Nie musisz zostawiać, wiesz, co tam zechcesz, spokojnie. Or maybe I'll take it off. I weep for the departed. Ale wygląda na to, że wybrałem sobie tym razem coś dłuższego. Nie, dwa jackpoty. Nie wiem za to, co jest achievement tam przed chwilą, ale no. Może chodzi o to, że właśnie dwa jackpoty jednym ultimatem aktywowałem. Nie wiem. Nie mam pojęcia, mało mnie to też interesi. Na ten moment ważne, że go dostałem. Patrz, zniszczyli mi prawie całe tarcze. Jaki zły niedobry dinożar. No okej, okay, przynajmniej szybko i tak wygrałem. Joink. Dziwna sytuacja, ale okej. Self-fragment belonging to the Sweet Dreams troupe? This is just too surreal. Okay. Czyli jednak powinien to wtedy przesunąć. Ale niech i tak będzie. Drink. Ziom. Teraz tutaj? To? Może? Hmm.
Nie jest to do końca to, o czym myślałem, ale chyba... I guess dobrze idę. Joink. No jeśli coś źle, to przynajmniej idę. W jakimkolwiek kierunku. A nie, jak tak patrzę, to dobrze. Dużo mózgu czas, może i trochę, ale... Ale ten, nawet jeśli to jest duża mózgu czas, to dałem radę ogarnąć to prawidłowo, teoretycznie. Tylko nie oni. Dead. Grzeczne wrogi. Tak zostać. Okej, wrogi. Już tej dead. Nie chcę mi się z wami walczyć, więc już tej dead. Oczywiście, ale zanim tamto, to jeszcze tutaj muszę coś ogarnąć. To tu... nie tutaj. Odwróciłem to chyba niepotrzebnie. Wcześniej. Okej, skupmy się może na tych częściach, które są bardziej oczywiste, czyli... A. Nie, to też... Czy ja jestem naprawdę zbyt spichlerzowato erłopowaty na ten moment? Tak, chyba naprawdę jestem teraz trochę spichlerzem erłopy. Ale spokojnie, gwiazda klucz. Ogarnisz swoją mózgoczaszkę. Nie jest to aż tak tragicznie. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie krzynia, ale podejrzewam, że tu. Dobra. No co jest, siostro, dawaj. No chwal się, siostra. Tylko proszę mi nie mówić, że masz już dostęp do... Jezu, nie! No, tego się nie spodziewałem. Znowu mnie złapałaś na chleba. Zła siostra. Zła niedobra siostra. Tylko żartuję. Jesteś grzeczna siostra. Przynajmniej czasami. Ale no. Co, jak ty naprawdę nie spodziewałem się, że znowu rzucisz we mnie chlebem? Ne, to było za podwójnego jackpota naraz. Więc fajnie, żeby dość to dostać. Szczerze, jak się ma Akeron, to nie jest trudne. Ej, nie mówiłem grzeczną, mówiłem grzeszna. Nie, tak poważnie. No. Mogę gorzej trafić, jeśli chodzi o siostrę, więc nie. Nie będę narzekał. As you have these, you'll be able to find closure. TikTok. Masz, żryj swojej wnętrzności. It's working. TikTok. Next, we just need to enter its emoscape. Tak, jego emospace, czyli przestrzeń, w której jest się emoskiem. Niczym nasz znajomy Bebcio. Kozy leczą go bąk. Siostra, o czym ja nie wiem? Okej. Tutaj mam dostęp, fajnie, ale brakuje mi jednego. Proszę bardzo, ale co? To wygląda, jakby to było zepsute, to tak... A, dobra, już rozumiem. Proszę, mniej więcej chyba ogarniam, co trzeba tutaj zrobić. Tylko co dalej? Nie, bo to tak najlepiej by było zrobić. Ten jeszcze trzeba jakoś zlokalizować prawidłowo. Okej, czyli na razie tak. W młotkach tuż są takie piękne rzeczy? Czemu mnie nigdy nie działały? No! This is
acceptable. You have to face your fears. Jak rozumiem tego do... Jak to, że rzecz szło na dół do tego, muszę użyć Clockworka. Let's go. We have a cheating to do. Because we are a cheaters. Oh, thank you, Clocky. If not for you, I'd never be able to connect with people like this. You helped me find myself again. No problem at all. As the guardian of Dreamville, it's what I'm here for. Tick-tock! Oh, my friends, you still have other important things to do, right? Go forth, my friends! When the moment comes, all the dream tickers and no, I will przy okazji piesło do mnie przylazło. Ukradło mi łóżko i teraz patrzy za okno. A Barbarossa to akurat już widziałem, więc no, to już nic nowego. Victory is in sight. Let's head to the final stage. Tchę finałowa stage'a. Może już niedługo. Może już niedługo dostaniemy kapelusza na głowę. A i łomyt kapelusza. A piękny jaszczur i frog go to już widziałem też. In the final stage, you will face the defending champion. If you fail, you will lose the opportunity to become the festive superstar. Oh no. O, a tego słoczka to akurat nie widziałem też. Nie wiem, czy oni są z jakichś innych kanałów Twitch czy coś. Nie mam pojęcia. Dobra, starczy tego. I tujemy się z kapatulty. Czy tak właściwie to jedziemy niczym hamster ball knicht. Normalnie. Jed! Głupawka. I know. A, to odsłona. Okej. Okay. To trochę tłumaczy. O, teraz dopiero zobaczyłem, że mi gęba paszcza. Jest tak jakby trochę przeźroczysta. A, tu jest super... Showdown... Arena 2, ty... Arena 1... Przepraszam bardzo, czy to po prostu wymiar, na którym arenę pojedziemy, ale nic poza tym nie tłumaczy? Jeśli tak, to po prostu mam takie... Ha? I wziąłem na różowy przycisk. Jej, różowy przycisk. I uwaga, uwaga. Zobaczycie, tu będzie Argentyn. Jestem tego prawie pewien na 100%. No kto by się spodziewał? Zobaczcie! To Argentyn! Ale hej, przynajmniej wiemy, że... No. Someone extraordinary. Ten, no, przynajmniej wiemy, że go nie zżarł ten robak. Co z tego, że on już do nas dzwonił w tej sprawie? No, dokładnie, dokładnie. Przy okazji, no, ktoś mi coś zemotkował. Okej. Okay. Widzę, że siostra już w końcu grzeczna jest, więc można też odesłać śmietnika. O, zanim tylko to tutaj jest Joink. I must did a Joink. I to nawet... Trzy razy joink, żeby joinknąć w końcu porządnie. Nawet jest tego samego koloru. Za dużo siedziałeś z Argentynem. Berbie. Dobra. Musimy się przywitać z nim. Przepraszam bardzo, it's suited! Why it's not głosowe? Why he not have głos? It zepsute, trzeba będzie zgłosić do Miecho, ja może dadzą apologemy. Ja tak ważnie kogo ja szukuję, wiadomo, że nie dadzą, ale i tak trzeba to zgłosić. Are you a knight of beauty? I'm to jest taka.
A... Czemu nie ty tak rozbraja? Czemu mnie to ach rozbraja? Co jest nie tak z meinen Muskeln? Ach. Nie, tak właśnie nie. Raczej wybiorę drugą opcję, bo tak lepiej. Ale i tak, ach, jest wspaniały. Okej. Dwójka. Ach, brawo siostra, wybrałaś lepszą opcję. Okej. Okej. Aha. Muszę jedynkę tutaj wziąć. O, proszę! Czyli... He... saved Aventurin! I dobrze. Aha. Jak zwykle to samo. A to nadal to samo, nie, ale... Behold the symbol of pure... mogłem o tym pomyśleć w sumie i wziąć inną drużynę. I'm dumb. No trudno. Nie może być tak gorzej niż Argentyn, z którym się tłuczę w Simulatedzie. Na tym, na Golden Gearsach wersja 5.4. Ten Argentyn to jakiś taki niedorobiony. I wybacz, szanowny Argentynie. Nie chcę cię obrażać ani nic, ale... Wiesz... Trailblazer we swoim... wspomnieniu, we swojej pamięci... ma twój obraz... jako niesamowitego... jednego w swoim rodzaju, a tutaj... tym się nie jesteś jakiś taki... słabszy. Bo pamiętajcie, to jest ważna rzecz, jeśli chodzi o ten... o... do krysów. To ciekawe, nie wiedziałem. Ale jak już jest walka, to niech będzie walka. Ej, możesz na Wincy napisać, jak ty to zrobiłaś, mnie to zastanawia. Oj. Ciekawe. Ciekawe. Może dałoby się jeszcze co zrobić jakoś? Opportunity doesn't knock on its own, you know.
Więcej informacji, wiecie co, może to wydawać się głupie, ale... Ale te w 4, no bo chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Szczególnie, że większość osób tego może nie zrobić, więc dzięki za informację, siostra. Będę mógł teraz to pokazać na streamie i uwiecznić to, może jako jeden z nielicznych content creatorów. I pewnie, bo to nie jest tak, że ja to koniecznie chcę czy nie chcę. Ale to jest ciekawa opcja. O, 45 żałość. Może dasz radę. Dobra. Może dzisiaj coś dasz radę zżałościować jeszcze, jak się postarasz. I będziesz mieć trochę farta. Tak. Tak, taka opcja. Tak. Okej. Okej, musimy zamknąć Stelorn na fotokonie. W sensie wiem, że pewnie góra, ale nie spodziewałbym się, żeby to zadziałało. That's right. This magnificent dream is built upon the Stelorn and the countless sacrifices of many people. Powiem prawdę. The Knights of Beauty also received an invitation from the Watchmaker, right? Actually, we've already met the Watchmaker. Niesamowite, ale ciekawe. Knight of Beauty. We don't have much time left. May we meet again. That's a ciekawe. In that case, let's make our way to the end. Panicone's really thronging with talent. I hope we make it in time. Ciekawe. Nie, w sensie widać, że to jest prawdziwe, ale... A właśnie, przy okazji widzę jeszcze ciekawą rzecz. Inherit the Watchmaker's Legacy. To ten achievement obstawiasz będzie za to, że ubierzemy czapkę na głowę. No, może i głupie, a może i nie głupie, ale tak. Eat! No eat! Eatuj się! No co za kula. Mogą nie machać ostrze makaronki. Jedz! Bardzo możliwe, droga siostro. Bardzo możliwe. Daliśmy radę. Wow. Łatwo mogę ci powiedzieć, czy jesteś w odpowiednim momencie, bo niestety... No, jakby to łatwiej powiedzieć, wiem o jednej rzeczy. On behalf of the organizers, extend my sincere congratulations to you. Wishing you joy under their... Nie zamilkłem. Ale no, kto by się spodziewał? Hehehehe.
Trzecia opcja, nie. As previously promised, my sister, Mr. Yang, and I have met with the Dream Master. We delved into the truth about Penacony and its Stellaron, and have come to a consensus. Both I and the Oak family cannot acquiesce to your request. Oh no. Just as expected. We acknowledge the perspective of you, Nameless. Penacony does require change, but not as you propose. The planet of festivities cannot and will not revert to a place characterized by chaos, disorder, or anarchy. Through your journey of overcoming obstacles, you must have glimpsed the essence of that era. The vulnerable ruthlessly eliminated, equality non-existent, common folk living precarious lives, eking out a dreary existence. Ultimately, only heroes like yourselves manage to achieve success. But I would dare ask, if you did not possess the special status of having a Stellaron, and you were but an anonymous and frail member among the masses, which Penacony would you prefer? A dystopia for the survival of the fittest? Or a sweet dream paradise for all. Szczerze? Jedynkę wybiorę. That's not the point. Don't let him mislead you. Mr. Sunday. Even if the members of the Oak family can't fully agree on what to do about the Stellaron, now's not exactly the time to be holding an extensive discourse about Penacony's past and future, is it? The Stellaron issue concerns the life and death of everyone on Penacony. If anyone has a better suggestion, the crew is more than willing to listen. Also, it'd be best to tell us the ins and outs of that meeting. This way, we'll at least know what Welt and Ms. Robin are dealing with, and the reason why they failed to make our appointment. Ah, Navigator. That is precisely my intention. With all present, let's begin by discussing the details of that meeting. Let's talk about our tribulations and choices, our ideals and beliefs, and our final course of action. The only path to take. Oh no! Jakieś problemy! Pewnie wracamy do Butchila. Znędzycie. You mean to say that for the longest time there have been scoundrels who would use the Charmody Festival that I have bequeathed to the masses as a tool to realize their ambition? Indeed, Dream Master. Once the Charmody Festival begins, the Stellaron's powers, along with the song, will be broadcast across the entire planet of Penacony. And then everyone in their dreams will be unable to awaken. This is indeed surprising to me. The dreamscape is maintained by the collective effort of the five families. If someone were to use the Charmony Festival to recklessly disseminate the power of the Stellaron, this individual must hold a position of great authority. Do you have any suspects? I'd like to ask, did you really not know of the Stellaron's existence? I would have never thought that this Nameless would point the spear at me. Quite astonishing indeed. If I have offended, the Astral Express extends its sincere apologies. But the current circumstances are dire and leave no room for meticulous inquiry. We're doing this out of concern for the Dreamscape's safety. So, if you could, please alleviate our concerns. Dream Master, it's just to prove that the Charmony Festival has nothing to do with the Stellaron.
if we're being overly cautious, I will return to the stage to offer tribute in song, just per the arrangement. Sunday, Robin. I've watched you two grow up and know your dispositions like the back of my hand. Both of you, right now, can surely be lauded as their most devout advocates. I already know your resolve. The magnitude of this matter is enormous and cannot be taken lightly. Since Mr. Yang has asked with such earnestness, I will personally respond in kind. If there is a need, the entire Oak family will be mobilized to heed your call. Sunday, might I ask you to beseech them to cast their light unto me and question me in their stead, so that no lies may be concealed? I will do as you command. Robin, could I entrust you to be present as a witness, to document the truth, and to proclaim my innocence, so that all slander may be utterly dispelled? I will do as you command. May thy will be carried out on Earth, just as it is in the heavens. Okej, a to teraz ciekawe, bo jak inne rzeczy nie jestem w stanie wyłapać. Jeśli mylę, to jest dosłownie fragment modlitwy, tak zwanej po polsku Ojcze Nasz. Dosłownie, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tylko, że to jest właśnie po angielsku. Tak, nie wiem, czy tak staroangielskim, czy normalnym angielskim, ale to dosłownie, to jest ten ten wers, ten fragment. Oh, triple-faced soul. Please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. Let us begin. There is nothing else to prepare. Understood. Question. Have you devoted your life to your god, never worshipping other gods? Naturally. Do you love your god as you do yourself, always heeding their admonishments? Naturally. Have you strayed from the path expected by your god, betraying their name? Czemu nie pytasz o Stellarona? Halo, niedziel. Never. Have you ever been inordinate with your asks of your god, coveting more than the foundation of the creation itself? Proszę cię, niedziel. Pytaj o Stellarona. Never. Then, a final question. Do you swear to fulfill all vows, past, present, and future? Przepraszam bardzo, gdzie pytanie o Stellarona? With the Aeon as my witness, if I do not deliver on my words, or if I renege on my vows, may I be cursed in accordance with divine law. They have seen your faith, and have endorsed your faith. With this, it can be evidenced... Just a moment. What is it, Mr. Yang? I have another question I hope to have answered. To my understanding, the family's harmony and prosperity have never relied on so-called divine laws. The god you both mentioned, are they truly Shipei? Mr. Yang should know that those belonging to the family toil together as if they were kin, embracing solidarity and unity under their light. All duplicity is laid bare before the harmony. Such a delicate and complex symphony. Which other god could perfectly harmonize this if not for the Great One, Shipei? Perfectly harmonize. Therein lies the problem. It isn't an outsider lurking in the shadows who changed the harmony, but a dissonance that has surreptitiously emerged from within this very symphony itself. In the distant past, there existed an Aeon,
With one flick of the wrist, they crafted the laws of the cosmos. Their followers formed the Beyond the Sky Choir, spreading solemn and reverent hymns throughout the universe. Tak, nie pamiętam imienia, ale prawo, order, sam porządek. Later, they fell. The route traversed by this eon clashed with the harmony, ultimately being absorbed and fused into it. The chorus that once reverberated across worlds fell silent, and when it echoed anew, it was transformed into the hymn of harmony. Though an eon may perish, paths with no masters still linger. In the all-forgiving harmony, echoes of bygone dissonance may subtly arise. Mr. Yang, being overly astute can be a detriment. Especially when you find yourself alone and without allies. So this is how it is. For the sake of our grand cause, Sunday, please afford these two an opportunity to rest. Okay. Czyli jednak nie pracują dla harmonii. What? Sorry, Robin. It's just you. I did not wish for you to know this. It's a pity that things have turned out this way. So, this is the true reason I can't sing? The shadow that envelops Panicone is actually... We were never children of the harmony. Our ideal paradise could not have been crafted by Shipe. True bliss can only be guaranteed by the one who transcends the many. Within the foundation of law, humanity establishes civilization, and through harmony, we obtain order. Need to lift him up. To think that there would be remnants of the order on Panicone. What have you done with Mr. Yang and Miss Robin? Don't worry. I just gave them some time alone to ponder their fates. You should know that these actions make you an enemy of the Astral Express. Should we need to stand against the Nameless, it would only be myself and the Oak family involved. But we haven't reached that point yet, have we? Your efforts for the justice of Panicone are evident to everyone, and have been widely observed. Przestań gadać głupoty i mów, co ci chodzi. Patience is a virtue. However, I won't hold it against you. On the contrary, I'm here to make my intentions clear. If it is the order that drove you to imprison Welt and Robin, and you're using them to coerce our compliance, then there'll be no point in entertaining any type of discussion. You're mistaken, Miss Himiko. They are in very safe hands, and just as the family has always proclaimed, no one can be harmed in the dreamscape, least of all in the beautiful new world belonging to the Order. Panicone and the entire universe have witnessed far too much innocent bloodshed. The strong wield their blades against the weak, and the victors push the vanquished to the brink of life. Natural selection. The world abides by this principle, establishing the well-being of humanity atop the corpses of the downtrodden. Only we, or rather, I, possess the power to put an end to this farce. So you've decided to resurrect a dead eon? No one's ever done such a thing. If Miss Himiko is interested, let's draw back the veil and speak candidly. I've always firmly believed that people can understand one another through peaceful means. I'm willing to divulge the unembellished truth as to the intentions of the Order's Pathstriders, so that you will make better judgment for the Astral Express, for Panicone,
and for this stretch of the universe. Words can hardly do justice to the beauty of that ideal. So, come with me, everyone. Let us retrace our steps and see once again where this road leads. Huh? Where'd he go? Welcome. This isn't any location in Penacony's dreamscape. It's my inner world. The reason the scenery before you remains unchanged is because your consciousness has drawn on similar concepts to fill in the gaps. Okay. Okay. Interesujące. Uwięziłeś nas? It's a tuning process. Stronger in effect and more draining on the mind. The gray-haired guest has experienced it before, so he should understand what it entails. Tuning allows you to intuitively grasp my feelings, which also means that I cannot hide anything from you. Now, everyone, please look at the huge screen. The road we once took begins here. From this point on, you will witness the numerous decisions I've faced. I've selected a portion of these to share with you. I believe after going through similar predicaments, you'll be able to better understand my thoughts. Let's begin. The first decision. A story about a baby bird. This story happened when Robin and I were very young. We were victims of the Stellaron disaster, and the family's Mr. Gopher Wood, who would later become the Dream Master of Penacony, saw that we siblings had no one to turn to and took us in. Later on, Robin and I lived a time with nary a care in the world. One day, after dinner, while my younger sister and I were lounging about in Mr. Gopher Wood's yard, we spotted a fledgling Charmany dove all on its own. That baby bird was tiny. It didn't even have all of its feathers, and it couldn't sing. When we found it, it was already on its last breath, having fallen into a shrub, probably abandoned by its parents. We decided to build a nest for it right there and then. However, thinking back, that winter was unusually cold, with fierce winds at night in the yard, not to mention the many poisonous bugs and wild beasts in the vicinity. It was clear that if we left the fledgling in the yard, it stood no chance of surviving until spring. So, I suggested we take it inside. Place it on the shelf by the window, and asked the adults to fashion a cage for it. We decided that when it regained its strength enough to spread its wings, we would release it back into the wild. The tragic part, something that we'd never considered, was that this bird's fate had already been determined long before this moment. Its destiny was determined by our momentary whim. Now, trochę nie rozumiem, ale okej. I pass the power of choice to you all. Faced with this situation, what choice would you make? Stick to the original plan, and build a nest with soft net where the Charmany dove fell. Or build a cage for it, and feed it, giving it the utmost care from within the warmth of a home. Okay. Trochę ciekawe. I eagerly await your answer. Posłucham, co mam do powiedzenia inni, ale ja raczej... Wiem, co ja bym zrobił i tak podejmę tą decyzję.
którą uważam za słuszną. Ale zobaczmy, co o tym pomyśli Himeko, Firefly i Masha. Co zaczynając od Marca? That guy just casually throws this kind of question at us? What exactly is his deal? But fine, I'll answer, I guess. If it were me, I guess I'd choose to build a cage for the little Charmany dove. After all, leaving it there, it's bound to get hurt by wild animals or something. And that'd just be too sad. Okej. Zobaczmy, co Firefly powie. I can't decipher his intentions right now, but based solely on that question, I would probably choose to build that dove a cage. Even if I was gonna release it back into the sky, it'd have to be strong enough to fly first. If I left it where I found it, I fear it'd never get the chance to fly ever again. Okay. It looks like he really has no intention of imprisoning us. If it's just a quiz, I suppose it's fine to humor him. Back to the question. I would personally choose to build the little Charmany dove a cage. Ciekawe, że wszyscy są zgodni co do tego. No special reason. I do think that a fledgling should have the right to fly into the sky. But if it can't even live to that point, then there's nothing to talk about to begin with. Okay. Powiem szczerze, że to obie opcje są jak najbardziej prawidłowe, jeśli chodzi o te poglądy. Ale ja, jakby to powiedzieć, osobiście się trochę z tym nie zgadzam, żeby zbudować klatki i tak dalej. Okej, okay, klatka, super, może nam pomóc, to wiadomo, jak się skończył wiek losa, ale to nie to jest ważne. Ale co jeśli nie został zapomniany? Co jeśli tak naprawdę po prostu jego rodzice, no, może go zgubili, może wypadł z gniazda, ale jeszcze mógł tam wrócić? No powiedzcie, co w takim momencie? Co z taką sytuacją? To po pierwsze, a drugie, no mów się o to. No właśnie. Tylko to jest ta lekka pomoc. Karmili go przez jakąś zimę, a potem wypuścili. Teoretycznie. Tak. Moim zdaniem nie ma tu dobrej odpowiedzi. Obie są złe na swój sposób. Ale osobiście nie byłbym w stanie uwięzić takiego ptaka, nawet jeśli miałby zginąć, trudno. Taka jest już natura. Biorąc go do klatki, tak naprawdę bardziej go krzywdzimy, niż mu pomagamy. Tylko pytanie, czy się nie obrażą na mnie? Bo nie chciałbym, żeby się na mnie obrazili, ale osobiście raczej naprawdę nie zabierał go do siebie. Interesting. Since you've made up your mind, allow me to reveal what fate this choice will bring to the fledgling. From what I've observed, there are at least three predators in that yard that prey on small birds. The Vossical Scorpion, Asdana Wolverine, and the Huntington Winged Snake. Okay. Even if they shy away from humans, these animals are still near apex predators in a fenced location like a yard. In such a location, only one fate awaits that little Charmany dove. A painful death. Nie możesz tego wiedzieć, Sandy. Nie możesz tego wiedzieć. As for the choice you made, I am deeply sorry. Now,
Let us advance to the second decision. This time, it's the story of a dream chaser. This story happened when I was appointed as Bronze Melodia, a position exclusive to the Oak family, charged with listening to the problems and vexations of Dreamscape residents, and providing them with the relevant guidance. It was during that period that I had the opportunity to hear voices from all corners of the Dreamscape. Joy, sorrow, arrogance, regret. The complex tapestry of human nature that formed the world. And I was fortunate to catch a glimpse of it. Mm-hmm. Okay, Angel. He was a dream chaser. And an illegal stowaway. Just like the rest of them, he came to Penacony in search of a better life. Except that, to most people, the price he paid... I suppose you could say it was everything. Mhm. Okej. Czyli chodzi o tę historię. He told me. I sold everything I could at home. The house, the land, even his two children. He said he could not afford to raise them, and that at least they could eat if they lived as slaves. He had a plan in place. He would buy back his children once he had made his fortune, and enjoy Penacony's beautiful dream with them. Alas, his plan to smuggle himself was somewhat clumsy, and he was sniffed out by those pig-headed hounds. Pig-headed to jest dosyć negatywne określenie, ale nie. Nie wiem, czy tak powinniśmy mówić. I immediately appealed to the Bloodhound family to cease their pursuit. That way, at least he could live peacefully. But I was still too naive to the ways of the world. I did not anticipate that what I thought was a kind gesture would later lead to dire consequences. Dobrze. I'll tell Więc you the pytaj. Outcome soon. For now, I'd like you all to make a choice. Will you do as I did? And try to convince the Bloodhound family to stop their pursuit, so that the Dream Chaser may live peacefully and realize his wishes? Or will you remain silent, leaving him to languish while the hounds are hot on his heels, until his inevitable judgment arrives? Tutaj mogę powiedzieć od razu. I to może być mocno kontrowersyjne, czy może mocno być traktowane jako okrutne. I to z góry powiem, wybacz kaskada, jeśli tego słuchasz. Ale ten gościu zasługuje na to, żeby go złapali, żeby go osądzili. Zasługuje na to. Jak można być takim złym człowiekiem, żeby sprzedać swoje dzieci? Ja rozumiem dom, rozumiem wiele rzeczy. Ale do cholery, nawet niech wynajmie jednopokojowe, nawet czy tam wynajmie, kupi, zdobędzie. Co jak co? Jednopokojowe mieszkanko. Niech żyją w totalnej biedzie, ale razem jakkolwiek. Niech próbują się na najmniejszych standardach. Albo niech odda te dzieci komuś, kto może po prostu się nimi lepiej zapiekować, ale sprzedawać do niewolnictwa? Nie. Dla takiego człowieka nie ma miejsca. Nie. Nie ma miejsca w przebaczeniu. I look forward to everyone's decisions. Who knows? Perhaps they might even alter the outcome of this tragedy. Zobaczymy, co inni powiedzą, ale ja definitywnie bym mu nie pomógł. This question. Surely it has some connection to the baby bird story. And this connection is precisely the breakthrough Sunday aims to use to persuade us. I'd probably choose to ask the Bloodhounds to cease their pursuit. No proszę. No proszę. Pewnie znowu wszyscy powiedzą, że tak samo jak Sunday chcą. A dream chaser story. If I acted out of kindness, I would probably ask the Bloodhounds to stop their pursuit and lend them a hand. But what cruel repercussion would this choice result in? I think...
Sunday must have been deeply impressed by the limitations of the strong defending the weak through this incident. It seems illegal stowaways are really quite common on Penacony. But that guy in the story, I don't think he deserves any sympathy at all. Ooh, widzę, że Marzec się ze mną zgadza. He sold his kids to chase a dream. Even if he intended to go back for them, it's still insanely irresponsible. With that thought, there's only one choice. Let the Bloodhound send him back home. This person deserves to be punished. Okej, okay. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście, można powiedzieć, że tak nazwę. Można powiedzieć, przekonajmy, żeby przystali, ale i tak go odeślijmy i pomóżmy mu uzyskać dzieciaki czy coś, pomóżmy mu użyć życia. I z tym bym się mógł zgodzić. Ale nie z tym, żeby on sobie mógł tu dalej żyć. Nie ma przebać. Like me, a pondering whether a different choice could have led to a better outcome. Sadly, his fate would only be more tragic. Niech będzie tylko bardziej tragiczny. Say he never gets caught. He would only die from delirium. The methods with which illegal stowaways enter dreams are unorthodox. Not flawless like the hotels. Living in the dreamscape would be a mere pipe dream. Na czym niby innym by było? Should he be apprehended? Could the hounds afford to turn a blind eye? The answer is a definitive no. They couldn't bear the resulting consequences, and thus wouldn't dare extend a helping hand. As to your choice, I once again offer my heartfelt apologies. Next comes the third and final decision, and the story this time is my own. This story happened the day I was appointed the Oak family head. At that time, Mr. Gopherwood was the current Dream Master, and as per his wish, we had a private conversation. What surprised me was that the Dream Master had only come to deliver a letter to me. He let me read its contents, and it was a letter from my sister. The letter contained the usual pleasantries, anecdotes from her travels, nothing out of the ordinary. Just as I started wondering how this letter related to our discussion, the Dream Master began to speak. Do you know who wrote this letter? My sister, of course. But why would you personally... Wybaczcie, muszę na chwilę wstać, bo mi wołem. My sister containing mere trivialities.
Okej, powróciłem już. To help you grasp the full scope of this issue. Do you know where Robin is at this moment? Zobaczmy, co z tego wyniknie. From what the letter indicates, she must be in Caspalina 8, correct? She's touring there right now. Correct. Has she mentioned anything about a stray bullet? Stray bullet? A stray bullet? What? Nie rozumiem, co chodzi, ale okej. The war has broken out on that planet. It is because of this very reason that Robin chose this destination. To spread the word of the Harmony. And to save the lives of that planet. She personally made for the front lines. She hoped to ease the people's suffering with song. And was willing to brave mortal danger to deliver the IPC's medical supplies. Unfortunately, stray bullets show no such compassion. Is she all right? If the operation was successful, she should probably be recovering in the field hospital. By the eon above, the bullet struck her neck directly. Yet, possibly as a reward for her consistent deeds of harmony, it didn't hit any vital arteries. Once you've attended to your outstanding tasks, it'd be advisable to write her back as soon as possible. Those damned savages! I'll pack my bags right away. My gratitude for bringing this to my attention, Mr. Gopherwood. Now you understand why she always wears such elaborate neck ornaments, don't you? How could this happen? Miss Robin! It's all in the past, so please don't worry. I share this in the meager hope that you will understand the Harmony's limitations and predicament. As grandiose as the strong defending the weak sounds, many times, it is nothing more than wishful thinking. Likewise, głupi jesteś. Naprawdę, Sandy, głupi jesteś. One last choice. But rest assured, this choice will not have any grave consequences. Because this is merely a figment of imagination. A nightmare that has haunted me through countless nights. If you ever had the opportunity to make a choice like I did, would you still support Robin's journey on the path of harmony? Ciekawe pytanie. Zobaczymy, co inni powiedzą, ale ja bym ją wspierał. Może być to niebezpieczne, może to być bolesne, ale to jest to, czego pragnie. Więc jak najbardziej trzeba ją wspierać. Miss Robin's courage is admirable. No ja też bym wspierał. Nie ma przebacz, wbieram inaczej. But the fact that she's also Mr. Sunday's younger sister? No, I doubt he'd wish harm on his own flesh and blood. No matter how grand the ambition. I often feel like I've dreamt of similar scenes on certain nights. In the dream, I see blurry faces. I don't know who they are, but I sympathize with all of them, fighting for survival against some unfathomable force. Their confusion and fear are lucid to me. But I also remember they chose never to give up. Just like Miss Robin. If Mr. Sunday's question leaves you puzzled, you should find the answer from your own experiences with each trailblaze. Dangers and tribulations will surely follow. But would you ever back away? Ja tylko usłyszę, co wszyscy powiedzą, hej, tak, będę ją wspierał. Can't believe that happened to Miss Robin. The strong defending the weak is a great mantra, but if I had to pay such a price. Też bym nie wiedział osobiście, ale jeśli ktoś chce się poświęcić takim sprawom, to nie mam po prostu
chwila, tylko przy którym stoję? Support. Okej. No nie mam prawa po prostu zabronić. Mógł powiedzieć, że może to być niebezpieczne, że bawią się o twoje bezpieczeństwo, o twoje dobro. Nie wiem, czy to na pewno dobra decyzja, ale bym wspierał w tym, że ktoś chce co zrobić. I see. I am now aware of everyone's stances. Raising these questions merely serves to illustrate one point. The plight of Penacony cannot be salvaged by the Harmony. The true foundation for a sweet dream paradise can only be established through the order where the strong govern the weak. I know the suffering of being tormented, the turmoil of losing your way, how sorrow and even despair set in when matters don't work out. All of this causes me unending pain. Because this is not what happiness is at all. Co ty nie powiesz? We must teach the weak how to live a happy life. And this life isn't some noble propriety that the upper crust preaches, but in definitive terms, a way of survival that belongs to everyone. To jest okej. Powiem tak. Sposób przetrwania, który należy do każdego. Okej, ale nie w taki sposób, jak ty to wymyślasz, Niedziel. So what is your definition of living a happy life? Good question. Human consciousness is fundamentally an illusion, a cage known as self-worth. People lured in by this illusion make mistakes, yet still ask that external influences bear the burden. When one mistake after the next permeates the masses, they become impossible to trace. Thus, the amassing of these individual cages culminate to form a prison, a place dictated only by the rule of survival of the fittest. Nature is always accompanied by predation and sacrifice. Its antithesis is known as order. That is what I want to do. Unite people's happiness under the banner of order. They won't need to make bitter choices any longer, nor face the weaknesses of humanity. They can cast aside their primal instincts to build a haven for mankind. Simply describing thoughts is far too abstract, so allow me to provide a simple example. As you all may know, there are societal norms like weekends and long weekends that exist on some worlds. During these hard-earned rest days, people are given the chance to extricate themselves from the stresses of everyday life, allowing a certain tranquility to return to their souls. And it is only on these days that people do not have to adhere to the law where the strong prey on the weak. They can live out their lives happily during these brief intermissions. It's just a pity that two or three days are still too fleeting compared to the span of a lifetime. From where I stand, society's ideal system should be 7 rest days. Following Sunday, there should ensue a second, a third, and indeed an infinite procession of Sundays. This should be the face of the new world. Idyllic, eternal, peaceful days. Okej, ale co jeśli ktoś chce tej pracy? Chce pracować, nie chce odpoczywać. Czuje się potrzebny dzięki temu. Jeśli jego po prostu idealnym życiem jest właśnie to, że może pracować. Jak pewien pracoholik, którego znamy. Poza tym, jeśli wszyscy będą odpoczywać, zajmować się sobą, czy po prostu żyć szczęśliwie cały czas, tylko w relaksie, w odpoczynku, w samozadowoleniu, to wszystko upadnie. Jesteś idealistą, ale spisz chleżowo-europowym idealistą. Naprawdę, nie dziel. And thus, every person can return to their base selves in this utopia. Some gaze in reverence at the stars, pouring their whole beings into calculating the distance between us and the isolated world of Pagana. Meanwhile, some seek refuge in quiet corners, holding one another,
unencumbered by the chains of unwelcome obligations. Okej, okay, to jestem w stanie trochę zrozumieć, ale nadal nie. Okej. Okay. Obecne struktury społeczne nie są naprawdę dobre, ale to, co proponujesz, jest jeszcze gorsze. There would be no need to bear the hardships of reality. Only in this way can humanity face the inevitable end with the purest of spirit. Living a life of dignity. This is what it is to live in bliss. I to... to jest akurat prawdziwe. Żyć w godności. To jest naprawdę świetne życie, idealne i tak dalej, ale... nie w taki sposób, jak ty to przedstawiasz. Naprawdę. Miss Firefly. You, who are stricken with entropy loss syndrome. You of all would surely understand this. It sounds like a flawless theory. But what is the price to attain all this? The cost is minute, merely a personal and eternal sacrifice. If this paradise is to be maintained for everyone, someone must remain trapped in solitary awakening until the end of the cosmos. Awakening? Which means that this so-called paradise is still a dream. Stepping into this paradise means forsaking reality, correct? It is not forsaking, but transcending. Flesh, blood, sorrow, weakness. If the physical is the root of spiritual suffering, it is only logical that we defeat it. But in this supposed bliss, people won't have defeated their demons. The chance to overcome their tribulations would be forever lost to them. In other words, it is an escape. That's another way of understanding it. But there is no shame in escape. On the contrary, the seeds of escape exist in everyone's hearts. To jest dokładnie prawda, że każdy czasami chce uciec, porzucić to wszystko, zająć się sobą, ale... ale naprawdę, ja się nie potrafię zgodzić z tym niedzielem, on jest... powiem tak, jak jego osobowość była interesująca na początku i miała jakieś swoje elementy, tak teraz jest strasznie jednowymiarowy. Don't you agree, Miss Firefly? And as to why we sleep, it is because we are afraid to awaken from our dreams. Well, actually... śpimy dlatego, że jesteśmy zmęczeni. Niektórzy są always hippie, dlatego zawsze są gotowi na spanie. A jeśli chodzi o to, że boimy się obudzić ze swoich snów... o Jezu... nieprawidłowej osobie to mówisz, Niedziel. Ja nienawidzę swoich pokręconych snów. To śmieszne, może i dziwne, ale nie. Ja ich nie chcę. Naprawdę, ja ich nie chcę. But this is not in conflict with the grand plan. Only in acknowledging this can we truly understand the frailty of human nature, and from there show compassion and protection. I admit that you are a born leader. Your perspective on humanity brims with pessimism. Ja nie mówię, że źle go przedstawiałem, ale... jest bardzo jednowymiarowy w tym wszystkim. But unlike you, I live for the self. From my perspective, individuals making choices for themselves is their birthright. Mhm, to jest akurat prawda, z którym jak najbardziej się zgadzam. Nawet jeśli te decyzje nie zawsze są dobre, to te. The want to escape may be innate in the weak. But whether they are weak or not, it is not up to another to decide. Perhaps in your mind, you also view me as weak? Because I don't think so. Since Miss Firefly has said her piece, the Astral Express will also naturally give you our answer.
We'll leave it to you. Just as Mr. McHale instructed before. Tell him our choice. O nie! Not long ago. What is this place? Histeria wstecz. It's najlepszy moment. I uwaga, spoiler! It's czapka moment. Does this place ring any bells, Misha? It's czapka moment. I don't know, but I feel a sense of déjà vu. What is this place? It's the realm within a dream bubble. This was left to the Astral Express by a nameless, but weirdly, when we entered it, it was completely empty. Dr. Edward from the Dreamscape sales store told me that dreams are formed from memories, and a dream bubble can't take shape if its core is empty. So I thought you might be able to help us in unraveling this mystery, Misha. As a hotel doorman, you know Penacony best among us. I don't know much about dream bubbles, but if you want to figure out what this mansion is, I'll do my best. I'm counting on you then. Himeko, I still don't get it. Why were you so sure that Misha had a connection with this dream bubble? I wasn't sure. It was just a hunch. But since Misha feels familiar with this place... It's not just a dream bubble. You might be correct. I to miejsce, w którym na początku spotkaliśmy Ipiego. I recognize it by this telewizor przed nami. Przy tym, żeby nie było, tego nie wiem. Ja wiem tylko, że to jest moment, w którym zdobędziemy czapkę, ale jak ją zdobędziemy, czemu ją zdobędziemy, takich rzeczy nie wiem. Exactly. This is where you and Firefly encountered death, which we now know as dormancy. Considering its connection to Dreamflux Reef, it's not surprising it appeared here. Okay, czyli jego prawdziwe imię to nie jest śmierć, tylko dormancy, czyli jakby bezruch, stagnacja. Coś tego typu. Ale i tak, ja będę na niego mówił Ipi, bo Ipi lepiej brzmi. The question now is, who brought you here? Based on the clues we have so far, it's unlikely to be that masked fool. So, identifying them is crucial to us. We're drawing closer to the truth once more. Let's give Misha some time, as I believe he'll unveil the secret of this dream bubble. All right, but there are doors all over the place. Which one should we choose? Do you have any idea, Misha? I guess... maybe this way? Idziemy za Miszą. I'm not entirely sure, but let's give it a try. Tylko czekajcie. Nie możemy zmienić drużyny. No nie. Wait, bo chciałem ty przynieść już. Right door. Weird. This place is quite different from the hotel. But I feel like I've been here before and even lived here for a while. If I remember correctly, there should be a fireplace down that hallway. Teraz wiem, że to, jak Himek mówiła, to jest miejsce z Ipim. And the room on the other side was... Też się z tym zgadzam. Toy room. I loved spreading out all the toys from the box on the floor and making up stories for each of them. I teraz, oto dlaczego Child's Dream się to miejsce nazywało. Jakiś sen czy sumienie Miszy, który jest dzieciuchem. Jak świetnie się wszystko łączy. Doesn't make sense. Didn't I grow up in Dreamflux Reef? So what is this place? This could be a case of amnesia. Don't worry, Misha. It's common for everyone to forget certain aspects of the past. Those memories haven't vanished. They're just lying in the depths of your mind. We can surely get them back. Nie bądź taka pewna, Himeko. Czasami się nie da. Pamiętaj, że Marca VII nie może mieć wspomnień odzyskanych.
I my w sumie też, jako Trailblazer. Bo Remembrance powiedziało na A, nie wolno. Let's check out the rooms I just mentioned. Okay. Nie ma wrogów, jej. Nie będę musiał używać Acheron. Mikhail, that's the name? Now we all know him as the Watchmaker. So, who is he talking to? Do you know anything about it, Misha? I'm sorry. I don't know much about the Watchmaker. But... Mikhail. Anything special about that name? Mikhail is grandpa's name. Misha jest wnukiem. Ale tak. Jeśli mam być tak totalnie szczery, to podejrzewam, że tak będzie. Od kiedy odkryliśmy, że Mikhail The Watchmaker jest namelessem. Bo to co wiadomo, to to, że dziadek. Nie kojarzę, żeby było mówione, ale kojarzę, że tak będzie, bo ogólnie mówiąc, nie znaliśmy chyba imienia dziadka Miszy. A wiedzieliśmy, że mieszkał z dziadkiem i że jego dziadek był namelessem, bo dał mu albo bileta na Lightcone, jego signaturowym czwórku, albo dawał mu odznakę jakąś trailblazingu. Grandpa? Do you mean you're the Watchmaker's grandson? But we haven't heard anything about the Watchmaker having descendants. And the name Mikhail is not rare. Perhaps it's merely a coincidence. Na A to nie jest koincydent, Himeko. Gdybyś była bardzo zawziętą kolekcjonerką Lightcone'ów, tak samo jak ja jestem kolekcjonerem Lightcone'ów, to byś wiedziała, że to nie jest koincydent. Could you tell us more about your grandpa, Mikhail? Yeah, sure. He was a seafarer who fearlessly ventured into mysterious seas and storms. He was always on the sea and had lots of friends who accompanied him on his travels. He didn't want me to call him Grandpa because that would make him sound old. He believed he was still young. The name Mikhail was given to him by his parents, Mihaly and Elise, both renowned seafarers. Every time he came back, he'd share his logbook with me and tell me about his adventures at sea. I want to become a great adventurer, just like him. It appears that the seafarer has nothing to do with the Watchmaker. So, perhaps it's just a coincidence? Nie sądzę, naprawdę, Marcz, nie sądzę. So, where is your grandpa now? He went off on a new journey. And it's been quite a while since I last saw him. So, where has Clonky gone? Did he leave to protect Dreamville? Tak tylko na szybko pokażę, żeby nie było, bo mam gdzieś tylko Lightcone'a. O, tutaj nawet Michał mnie nosi. Proszę. O tym mówię, o tym. Ta scena. Ta scena mi to sugerowała. Po prostu, że on jest kimś bardzo mocno związanym właśnie z Trailblazerem. No. Jakoś tak reszta sama wyszła. Ale teraz to się potwierdziły moje podejrzenia. Więc yippee! Ale teraz się zobaczę, jak tutaj będzie. Origami Bird? That's a friend of mine. You and Origami Bird are friends? Yeah. It's a member of the Compass crew, just like Clocky and Miss Mirror. And there's more than just one Origami Bird. They are a big family with lots of brothers and sisters who look the same. Ciekawe by było, gdyby się okazało, że co tak naprawdę można powiedzieć on pośrednio stworzył Clockiego i to wszystko. A z drugiej strony to czemu jest nadal dzieckiem? Dobre pytanie. Ale dobra, nie będziemy się jeszcze tym przejmować na razie. Sailors? Can origami birds be sailors? Could you tell us more about the compass, Misha? Tak, dokładnie. Ja to widziałem już dawno. The compass
bound for the New World. Clarky and his partners travel through layers of fog to the depths of the sea. Whenever there is danger, Clarky will use a compass and guide the ship in the right direction. That's a great story. But in the Panicone cartoon, Clarky and his partners have always lived in Dreamville and never ventured out, right? Huh? Oh, that does seem to be the case. Weird. I clearly remember... Clarky arrived in the New World in the end. Perhaps Clarky has a hidden past. I think... I hear the sound of water. You once mentioned there's a magnificent fountain up ahead. Look, there it is! Ay, to miejsce, jakiego nie lubię. Embedded in the dreams of all seafarers. Every time I gaze at the shimmering lights beneath the waves, it feels as though I'm back in this place, standing by your side. Have you recalled anything, Misha? Yeah. I saw these sentences in Grandpa's logbook. He used to say that despite the perils of the sea, whenever he stood on the deck in the afternoon, overlooking the sparkling waves, he would think of this fountain in front of his house. He often said that those moments felt like returning to his family's side, and the difficulties at sea didn't seem quite as challenging. You know, I quite understand such sentiments. Nie wdychaj, albo dostaniesz szarych włosów, albo gadasz jak babcia. Oczywiście, że to. I'm not an elder. I was just being a bit sentimental. Perhaps every adventurer far from home carries a fountain within their soul. Even though the other side of the sea remains shrouded in the unknown, the fountain in front of his house serves as a compass, leading him back to his cherished ones. Yeah. Well, Grandpa was at home. We would stand by the fountain and place the compass, a toy boat that I made, into the pool. Back then, I would ask him when I could go on adventures like him, and he would always laugh and say I was still too young. It seems this Mikhail is truly a seafarer and has nothing to do with the Watchmaker. Nie, Marge, nie bądź taka szybka. Ja wiem, że coś tu musi być, jakieś powiązanie przez tego bileta i Lightcona. Yeah. Based on Misha's recollections, the scenes in the dream bubble appear to be his childhood memories. But this raises more questions. According to Misha, he was clearly born on an oceanic planet and led an ordinary life, with no connection to Panicone at all. Could this be some sort of metaphor? Perhaps the sea refers to the memory zone. To już zawsze coś. Sorry. I don't know, but my memories keep pouring out uncontrollably, like water flowing from a fountain. Perhaps I'll remember more things if we go further. Share your burden. We're going to the opposite side, right? No. We should turn left here. Huh? Something feels different about this place. This is it. Up ahead is Grandpa's study. Wow. It was in that room. Ciekawostka, ten pokój nie jest dostępny, jak pierwszy raz się tu przechodzi. Po wyjściu z A Child's Dream trzeba tu przyjść jeszcze raz. Nie mogę tego skompletować. The atmosphere in this room feels totally different. Misha! You finally come! Clarky! Whoa! Clarky! You're here! Yeah. This is the room where we first met each other. Are those books on the bookshelf logbooks left behind by that seafarer? Yeah. Whenever he came back,
He plays a logbook on the bookshelf in his room. They contain records of his expeditions to every corner of the world. He described our world as a fountain. At some point, the sea started to gradually swallow up the land where people lived, to ensure that everyone had land to settle on. He had to continue exploring the sea and search for the source of the rising seawater. Nadal da się to potraktować jako właśnie tą całą mnemonię i tak dalej. On that day, he called me to his study, telling me that he was embarking on another journey. However, I could sense the gravity in his expression. It was the same look I had seen on my father's face before his final voyage. I asked him if I could go with him, but he said that my adventure lay elsewhere and told me to stay home and patiently await a certain sound at the door. What sound? He told me about a vast ocean in the sky, an ocean of stars. He spoke of a train that transports children with a desire to venture far away. Trochę jest tu już normalnie, trochę nie jest normalnie, ale proszę, już jest Astral Express wspomniany, więc no. He said that he knew the crew on the train, and that he had asked them to take me along. He said the journey I had always dreamed of would start there. W ogóle ciekawe by było, gdybyśmy juinknęli Miszy i zabrali go ze sobą jednak. A train? Could it be? Tak. The Astral Express. I remember now. Grandpa's friends are a group of nameless who came to this world to resolve a disaster caused by a star. I tyle star, co Stellaron, ale okej. He gave his pocket watch to me. It was his cherished treasure, appearing in every one of his adventure tales. He explained that difficult times were ahead. Assured me that the watch would guide me. He said, as long as I kept moving forward, I'd eventually reach my desired destination. And then, it was as if I heard the distant sound of a train whistle, echoing throughout the room. Exactly, Misha! And then we followed that whistle, didn't we? Yeah. I think I can still find the way we took back then. Okay. Teraz mogę to naprawić. This is the train jigsaw, right? So we're supposed to find the exit. But where can we find the last piece? Do you remember? You said you obtained a mysterious shard when you stumbled into this place. Yeah. Hey, the shape seems to match. So this shard is also connected to Misha? Looks like we're just one step from revealing the truth. Let's get to the other side and investigate. Okay. Zobaczymy zaraz. Kto by się spodziewał? Jeden ze super magicznych obrazów teleportacyjnych. Yay! Okay. This is it. This is my room of clocks, while I spent my time waiting for Grandpa to return from his voyage. Walter gave me this workshop, and it became my secret base. Tutaj zaczęła się nasza podróż przez A Child's Dream. Here, I learned how to repair clockwork and gears, out of my fondness of precision mechanics. In my dreams, I was the captain of the compass, embarking on adventures with my companions, Clocky and Miss Mirror, in search of the new world. Okay. I was born and raised here. Okay. So, this building in the dream bubble is your childhood home? Mm-hmm. Yes, but not exactly. To be more precise,
Okay. This dream bubble itself is my home. Okej. To już jest trochę dziwne. Looks like you've remembered everything now. Wait. Why does it feel like everyone else knows something I don't? Ta, nadal jesteś jedyna, która nie wie. March, do you remember when he mentioned a clocky that only he could see? Okej, fajnie, że jesteś z powrotem. Akurat wróciłeś na moment, kiedy chyba ubiorę czapkę. Yeah, the little guy here, right? But we all saw him in Dreamflux Reef, right? And Mr. Yang even greeted him. Prawdopodobnie go mogą widzieć tylko nie czyści o sercu, ale tylko Namelessi bądź spokrewniony z Namelessami, I guess. Looks like everyone on the Astral Express has a childlike spirit. The answer lies in the Astral Express. His experience shows that neither Firefly nor Acheron can see this clock. Ja wędrowałem po różnych częściach chałupy i zaraz chyba ubiorę czapkę. And when we were in Dreamflux Reef, you may have noticed that for some reason, nobody outside of the crew had ever talked with Clocky. Wait, really? Nie no, to ja zauważyłem. A mimetic life that can only be seen by a select few. It's just like a hidden message. Left by someone for the Nameless. But Misha can see Clocky too, right? They even grew up together. But Misha hasn't started the way of the Trailblaze yet. Marzec, proszę, nie spichlerzuj mi tutaj. That's the key to the mystery, March. Now take a moment to recall. Have you ever seen anyone outside of the crew interact with Misha? Wait. No way! That's the answer, March 7th. This dream bubble is the place where I was born. And I'm a dweller in this dream. Oh! Just like a memory zone meme. Oh no. I should have stayed here and waited for you. But when reality and memories merged, I unconsciously pushed open that door and left the bubble. With Clocky. Och, no. So it's not that the Watchmaker's dream bubble is empty, but rather the stuff inside ran away? Dobrze spodziewał. And the whistle you heard was the sound of the express arriving at Penacony? W sensie, że mi było jeszcze takich rzeczy nie spodziewałem, ale. Oh. That's one way to see it, but I believe there's a longer story behind all this. It's best for Misha himself to explain all the details. How about we start with your name? Now, should we call you Misha, or...? Thank you all for helping me rediscover my true self. Now, please allow me to reintroduce myself. Oh. I was born on Lushaka, in the Presmere system. Adopted by seafarers Mikhail and Char. They gave me a treasure. A name that carried their hopes. Mikhail Char Legwork, or simply Misha. If you prefer, you can call me by a more familiar name. The Watchmaker. Okej. Nie, teraz tak nie żartuję, co nic z tego, co bym się nie spodziewał. Jak wiem, ja wiedziałem, że coś z nim będzie. Yes. Chociaż nie do końca. Musiałabyś przejść z tego questa, ale no. Ja wiedziałem, że coś z nim będzie dawać czapkę, ale nie sądziłem aż tak. Płodźcie. So, you're the Watchmaker himself? Unfortunately, that legendary figure is no more. I am only a reflection of his life. As for the child who has been with you, he's the innocent protagonist of Misha's childhood dream. Friend of Clocky, a young apprentice, and a future mechanic on the Express. And this also marks the beginning of his journey, devoted to the Trailblaze. At the end of the journey, I left this little flame, which I so cherished, in my deepest dreams. Hoping to pass it on to the Nameless of future generations.
However, he somehow left the dream bubble and forgot all about his task. I apologize for all the confusion this caused. A to ciekawe. Because he was born with a desire to trailblaze, wasn't he? I don't think Misha has forgotten his role as a guide. He remembered it. And that's why he mistakenly appeared as a hotel doorman in his dream from the very beginning. No, taka prawda trochę. The one who brought our unconscious friend here must have been Misha. If that's the case, we encountered the Watchmaker's legacy from the beginning, didn't we? Well, I have a sarcastic friend who says I always take big detours and end up back where I started. Perhaps that's what every nameless has to go through. But in the end, you found me. I'm sure you're all wondering what my legacy is. I believe my hound has mentioned the Stellaron and my wealth. If I may apologize, the Stellaron part is real. As for my wealth, however, it's nothing more than a baseless rumor. I left my homeland as a child and embarked on the journey of Trailblaze. I traveled to various planets until finally reaching Esdana, where my friends and I built the original Penacony and fought for its future ever since. I've been moving forward all my life, doing what I could to overcome the obstacles in my path. But ultimately, my journey reached its end. To jest akurat nieprawda, że nie masz nic. Masz czapkę. Give me that hat. So, if you ask what's left within this worn-out train engine that can be called a legacy, I suppose it's the things that are still burning in the engine's furnace. Now that you're well aware of the current situation of Penacony, I certainly hope that you'll help me get this world back on track. But I'll leave that decision to you. For the path of Trailblaze is never paved by others. No, to jest akurat prawda. All I have for you is a story and two gifts. Four gifts. I want to give you my pocket watch. Yay. It has accompanied me throughout my long journey, guiding that naive child forward, and has been blessed with the presence of so many great people up to this day. Okay. And my hat too. Yay! I czapka momentu, wreszcie! Implanted a fanciful thought in my mind. The trailblazing expedition will never end. Ale okej, przynajmniej wiemy, że ta czapka naprawdę istnieje, więc dlatego możemy ją miękknąć. It's time for you to make your choice. Once you've made up your mind, open that door and enter the long dream of an old man. Yay. I'll be waiting for you at the end of this corridor of time. Yay. All right, everyone. Let's make a decision. Although I don't think anyone will have any objections. I object, oczywiście. Wybieram Trailblaze. Of course. We've come this far. Surely there's no other option than moving forward. In that case, it's unanimous. Then let's proceed together to the end of this dream and tell Mikhail our decision. Szybciej, I want a czapk. Please, give me czapk. Mikhail, where are you going? Someone has to step up and save Lushaka. So why can't it be me, Misha? Please don't go. And if you must, please take me with you. Don't leave me alone. Even without me, you know how to proceed forward, brave Captain Misha. The compass is waiting for you. Haven't you always wanted to be a better adventurer than me? Now go, board that train and start your journey. Yay. Where are you going, Mikhail?
Yay! I'm going to clean the floor in the parlor car. I've promised the conductor. Wait, first tell me, did you fix this watch? Yeah. I know what it looked like before. Its chain was broken, the back case torn, and the marks on the dial all worn out. How did you manage to fix it? Well, it's hard to explain, but I knew it could be fixed. It's the hands, Mr. Amundsen. Its hands were intact and pointing in the right direction, so I knew there would be a way to fix the rest. I see. You'll work with me from now on. Haven't you always wanted to tinker with this train? You're its mechanic now. Hmm. As for the conductor, I'll do the Czyli on ulepszył Ciaponga teoretycznie. Jej. But I only know how to fix watches. Don't worry. Nic dziwnego, że nazwałem no go watchmakerem, jeśli zajmował się watchami. Where are you going, legwork? It's time to head to our next stop. I'm staying in Astana with Rosalina and Tiernan. I see. This place reminds you of home. The people of Astana have only achieved a tiny victory and still have a long way to go towards true freedom. Hanunu needs us. Don't worry. Not all journeys lead to the stars. Even if I leave the Express, our path of trailblaze will continue. Yeah. I knew you wouldn't stay on the Express forever. Leave in peace, my friend. And, take this with you. This is Mr. Amundsen's hat. Oh! But why? Czyli ta czapka kiedyś należała do poprzedniego nawigatora. Teraz on ją dostał. A potem my. When he departed, he said he would leave it to his best student. Well, I suppose the time has come. Farewell, legwork. Take care of Tiernan and Rosalina. And don't forget to write to us. Where are you going, watchmaker? Micach. Nie wiem, kto to, ale lepiej. Don't worry, Micah. Just going on a little trip. Ale Micach, Micach. Okej, to jest ten, który zajmował się grobami. Someone has to be at the forefront of the interstellar frontier, and I'm the only former nameless in Paniconi. So why can't it be me? Because you're all we have. Have you forgotten about Tiernan? The cosmos is way more dangerous now. What will happen to Paniconi if we lose you too? But what will happen to Paniconi if we don't find a way out? Tiernan. How could I ever forget him? I've spent countless sleepless nights asking myself why I didn't go with him back then. We nameless won't stop. Don't worry, Micah. It's just a matter of getting back to my old profession. Just wait for me to come back. But if, and it's a big if I don't come back in one piece, then you'll become the next watchmaker. Czyli Micah ma zostać z tym watchmakerem. Where are you going, old man? Oh, you're here. Nagle Gallagher. Answer my question. What are you up to? Relax, Gallagher. I just came up with a great idea. Wanna hear it? Oh, come on! Aren't all your ideas just ways to get yourself killed? Uwielbiam podejście Gallaghera. I may be blunt here, but you're the last remaining hero in Paniconi. If you die too, the secret of the Stellaron will go to the grave with you. Yes, I'm afraid there's no way out in Paniconi, so I'll have to consider alternatives beyond Astana. We'll organize a festival using the Watchmaker's legacy as a facade and send invitations to the entire cosmos to gather people here. So, a desperate struggle against the family? Desperate? Don't we have you here, my friend? This task is challenging, but what hasn't been challenging for us along the way? Well, whatever you do, remember, make sure to send an invitation to the Astral Express. Okej, czyli błagał, żeby nas przysłać tutaj na ratunek. Misha!
It's you, Clocky. Take me to Dreamflux Reef. Last night, I had a long dream about the day we met. I want to write down that dream. Write it down? Why? Oh, so I won't forget it. Do you remember how you got your name, Clocky? Of course! You told me that when you were a kid, you lived in a room full of clocks. Those wall clocks and pocket watches grew up with you and were your best friends. Yes, but what I didn't mention was, there's a funny misunderstanding behind it. I was a kid, and there was always a special pocket watch in my memories. It was with my grandpa, guiding him on his sea voyages and leading the way in his every adventure story. Okej. Okay. Może po tym wszystkim mniej będzie mnie Clocky irytował, ale nadal głos mogę mu dobrać mniej irytujący i wygląd zrobić lepszy. I wanted to have a pocket watch like that too. And that's when you appeared in my dreams. Yeah. Every night, we boarded the compass and set sail together. But you know what? It wasn't until the day my grandpa gave it to me that I realized it wasn't a pocket watch at all. It was a compass. So your name should have been Compassy. Okay. The watchmaker is just a nameless. Och no. We've arrived at Dreamflux Reef. So, where to next? You know, Clocky, I don't think I'll be going anywhere else. Ledwo może chodzić. To ciekawe, szybciej jest machać w ten sposób niż iść normalnie. Rest under the moonlight. I've traveled far enough, and it's time for a little break. Oh. So, we'll set out again when you're rested? Biedny Clocky. Nie zdał sobie sprawy z powagi sytuacji. No, I'll stay here. And then, this is where it ends. This is where it ends? What do you mean, Misha? You told me that the trailblazing expedition would never end. Yeah, that's what I said. So now, it's up to you to decide your next destination. Wow, it's emotional. My next destination? What's that supposed to be? I've been following you. Misha? You're acting weird today. If you're feeling down, we can just do what we usually do. With the clockwork. No, I'm not feeling down. As for clockwork? Yeah. It resolves all problems in this dream. So, do you know what clockwork actually is? I'm not quite sure. Well, everyone gets lost at times. They may hesitate and doubt which way to go. That happens in this dreamscape and beyond. But don't worry. Everyone goes through moments of uncertainty and hesitation. Eventually, they gather the courage to make bold decisions. Whether it's calming, joyful, angry, or sad,
All they need is a little nudge to take that step toward where they truly belong. I'm leaving that little nudge with you, and I hope you'll share it with others. Such is the essence of Clockwork, the will of the Trailblaze. Czyli Clock jest jakby usposobieniem Trailblaza. Wow. Podoba mi się, co? Chociaż takiego nie robiłem. Clocky's hands spin around non-stop, indicating confusion, frustration, and weakness. But ultimately, people still need to move forward. I w tym momencie kradniemy czapkę. Always pointing ahead. This is where my journey ends. From now on, it is your path to walk. Trailblazing means taking paths your predecessors forswore, venturing even further. Czyli jednak my zostaliśmy następnym Watchmakerem teoretycznie. Does not belong to order. Harmonia nas błogosławi! Jej! To, że czapkę dostajemy, to akurat wiedziałem. I can't believe that Eon would cast a glance at Penacony at a time like this. Is it because of the resonance from the legacy of the Trailblaze? Or perhaps the bond between you is so strong that it even impresses an Eon. Ale proszę, gaze! Impreza Eon! Proszę! To dowód na to, że my jesteśmy emanatorami, a nie zwykłymi ludźmi. Każdy, kto twierdzi inaczej, się myli, moim zdaniem. Bo gaze daje ci moc emanatora. Well, there might be another possibility. Perhaps they want to witness, on behalf of the fallen eons, who will hold the future of Penacony. If that's the case, on behalf of the Dream Master of Penacony, and the 107,336 members of the Oak family, I'm extending a formal invitation to all of you. I'm cordially inviting you all to the Penacony Grand Theater to participate in the upcoming Charmony Festival. And, of course, you won't be in the audience, but on center stage. Since the future of the Stellaron, Penacony, and even the entire cosmos is at stake, let's draw a conclusion there, in all fairness. If you truly believe in Akavili's path, then show me their courage and determination. Yippee! It's czapka time! Oczywiście, że tak. Dobra. Serio, on teraz też dostał trajala? Fajnie. Ale nie czas na to. Teraz jest czas na coś lepszego. Oraz zorganizować nową drużynę. Nie będę robił całkowicie nowej, bo to nie ma sensu. Po prostu dajemy jego. Ja się też bym mógł, ale nie. I dajemy ją. Oh, we meet again. Nareszcie. Teraz już... Ale wiecie, co jest najlepsze? Teraz już rozumiem, czemu Clock jest motywem tego wszystkiego. Bo Clock jest częścią nas teraz, tak jakby. Więc jej. Ale dobra, skupmy się teraz na najważniejszym. Musimy go ogarnąć. Jak najlepiej mogę. Nie będzie to aż takie proste, bo... No nie ma tu najwięcej rzeczy. No i jeszcze co? Lightcomb nie jest skończony. Ale wydaje mi się, że to będzie jeden z najlepszych przez Break Effecta. Tak, to na pewno. Relikty też zaraz trzeba będzie wymyślić, a jedną na razie niestety nie mamy. Ale skupmy się na tym, co najważniejsze. Ulepszymy go, ile się da. Mhm. Super break damage. I to jest teraz ciekawe. Mniej jest wrogów, tym potężniejszy jest super break. Before our paths diverge, savor the shared journey. To jest definitywnie bardzo potężne.
before our paths diverge. Savor the shared journey. Zaraz usłyszymy wszystkie jego teksty, ale to też muszę na pewno wziąć. Before our paths diverge, savor the shared journey. I teraz tak, wykupimy to, co jest po zielonych i niebieskich z tych ulepszeń, potem ulepszamy ogólnie. To jest po fiolecie, więc nie. Efekt res. Nie najcenniejsze, ale czemu by nie? Po zielonym, więc biorę. Po niebieskim, więc biorę. Po niebieskim, więc biorę. Tu jest już fiolet, więc to jeszcze na chwilę zatrzymujemy. I teraz tak. Powiem tak. Skip. Ten moment przynajmniej. I teraz tak. To jest ten Ultimate. Ogólnie zwiększam breaki, robimy super breaki, które są na razie nikomu nieznane. Recommended. Tak to pokazują. Ja bym to jednak trochę inaczej zrobił i tak. Na poziom 1%, czyli standardowo bardzo mało. Ale jednocześnie bardzo dużo i bardzo cennie, więc biorę. Jak mówię, póki wymogę zielonych, ulepszam. No tak, super breaki tak działają. Ja mówiłem ci, że Gallagher będzie bardzo dobry pod super breaki. Bo Gallagher sam w sobie chce dużo break efekta. Ale tak. Potem tutaj. Kiedy mamy breakniętego weaknessa wrogów, regenerujemy energię. Definitywnie. Po prostu najpotrzebniejsza rzecz ze wszystkich. I teraz to. 25%. Niewielkie, ale to jest 25% razy 5 łącznie. Potem czy 27, tak będzie podskakiwać. Dlatego też musimy to ulepszyć, jeśli ma jakieś damage bić. No dziękuję bardzo! W końcu mi przyznałaś rację. Ale tak. Żeby nie było, jesteśmy już na etapie, gdzie niebieskich używamy. Jak mówię, basica na razie pomijam. W takim wypadku jeśli chodzi o niebieskie. Talent, żeby częściej tańczyć. Oraz talent, żeby częściej tańczyć. Następnie. Taniec, żeby był mocniejszy. Oraz, kto by się spodziewał, taniec, żeby był mocniejszy. Mamy szóstki. To teraz najgorsza rzecz. Skill. I na ostatnią życie skilla już nas nie stać. Na całe nieszczęście dla tego skilla stać mnie na więcej. A co za tym idzie, jestem w stanie zapłacić basicowi też, żeby tym zielonym, ale na razie tego nie robię. Bo nie wiem, czy nie będzie potrzebne to gdzie indziej. I teraz jesteśmy już na najtrudniejszym momencie. I tu powiem szczerze. 80. Znając moje kalkulacje i wszystko, ze smutkiem muszę powiedzieć szczerze, że nie starczy na 30. Więc trzeba ostrożnie decydować co i jak. Na pewno, co jest na razie najważniejsze dla mnie, to odebrać darmowe breaki. Zanim idziemy gdzieś dalej, nieważne jak drogie to jest w aktywacji, darmowe breaki trzeba wziąć. Imaginary damage bonusy z chęcią bym przyjął, ale na to jeszcze za wcześnie. Teraz przejdźmy już do konkretów. Regenerka energii. Idziemy na 9. 10 później może. Ale zobaczmy, jaka jest różnica. Okej, 10. Zobaczmy w ogóle, ile on potrzebuje tej energii, bo jeszcze powinna być informacja. Zanim będziemy dalej lepszy, zobaczmy, ile potrzebuje tej energii. 140. 10 na breaka to już dobry wynik. Jeszcze pomyślę. Ta następna rzecz. Jak największe bonusy do breaków. Też ważne. Tu różnica będzie 2%, co ciekawe, nie jednego. Na tym zostajemy. I zabrakło najpodstawowszego materiału. Brawo. Co ja mam tylko tak mało? Dobra, zostawię.
trochę niebieskie jak tej, znaczy zielonej jakości. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Niebieskie też, niech będzie, że trochę zostawię. I teraz tak, ulepszamy. Już mamy 40%, teraz 5. Teraz będzie 43. I ostatecznie będzie 50. Co oznacza, że maksymalne damage, jakie były podawane, osiągną swój moment dopiero, kiedy dostaniemy Eidolona z ulepszeniem base skilla. I teraz patrzcie, skill kosztuje skill pointa, ale bije 5 razy damage autoataka na jedynce. Oczywiście tylko, że to jest bounce, co można trafić ciągle w jednego. I teoretycznie autoatak może być lepszy, ale im mniej wrogów, tym to jest potężniejsze tak naprawdę. Ile kosztuje tutaj? 6. Czyli to jest 8. Interesting. Chcę w stanie zrobić 20 i zmoksować pozostałe rzeczy. Może się pomija autoataka. Szczerze. Albo jakiś defensywny, albo break, jeśli są break klaty. Na takiego typowego. A u mnie zobaczysz, jak to wyjdzie. Ale nie muszę ci chyba mówić. Ale tak. I teraz tak, stąd będziemy mieli tyle. O. 30. Mogę zrobić. Ho! Oho, ueła, teraz to jest dobre pytanie. Czy robimy 30, czy bierzemy te pozostałe rzeczy? Nie, 30. 30 definitywnie. A ujęła. Najcenniejsza dla mnie 10. Druga najcenniejsza 10. I trzecia najcenniejsza 10. Jeśli chodzi o ataka. Teoretycznie można byłoby go ulepszyć. Praktycznie nie wiem, czy jest sens. W sensie dam mu tą dwójkę, niech się cieszę. Ale nie mam zamiaru rzucać czapką tak za bardzo we wrogów. A to jeszcze ostatnia w sumie sprawa, czy może udałoby się ogarnąć to jakoś? Się za mało tych rzeczy. Na pożyczenie sobie tego. Tutaj stara harmonia, tutaj stara harmonia. Czyli nic. Dobra. Ale zanim to może skupmy się na light cone. Podałoby go jak najbardziej ulepszyć, jednak. Jeśli to ma być nowy main DPS, no to nie ma co się oszczędzać. Trzeba z niego zrobić najpotężniejszą postać, jaką mogę. Dobrze, tylko że chyba zabraknie. Ale teoretycznie powinien mieć jakąś tam możliwość. Okej, czyli niebieskiego nie wymienię. Szkoda. Ale zielone podmianki mógłbym zrobić. To też za mało. O. Dobra. Jakby teraz nawet powiedzieć. Znaczy będę już, tak, będę w stanie się tu wytepać spokojnie. I tak jak myślałem, będzie można spokojnie sobie pozwiedzać spokojnie pozostałe wszystkie elementy. Ale tak, skoro mi tego brakuje, to pora zrobić coś dosyć istotnego. Nazywa się to pójść na starego Kalyksa. Bo jednak, zanim pójdę dalej, chcę go ogarnąć. Chcę, żeby on już był gotowy na finalne starcie. I to jest tak, zanim to jeszcze, to chcę usłyszeć jego teksty. Proszę. Nasza wspaniała historia. Jeszcze nie ma zapisanej historii z Penacony, ale tak. Jeśli chodzi o voice'y... Są jakieś nowe? Nie, to nie jest nowe, czemu pokazuję nowe. Nie. Was it really because of the Stellaron within me?
just like me. The people of Bellabog are also seeing the native sky of this planet. For the first time. The seed of preservation has always been within Bellabog. And I simply reignited the city's will to live. That will may be weak. But this was not the time for it to go out. The value of choice lies in unwavering resolve. Okay, jak będzie brzmieć tutaj Eidolon? Unknown to each other, yet united in purpose. We make the same choices. Preservation is determined by our actions. I tutaj było coś takiego. Savor the shared journey. Zobaczmy, jakie tutaj będą na to. Nie chcę preservation, a ja chcę usłyszeć harmonię. Rhythm get messed up? Okay. Time to test our rapport. Take your positions. Stay in step. Don't miss the best timing for an attack. It's my turn. Let's improvise. Dreams do come true. Fajne teksty. Still the same wall. I'll catch up. The mood is set just right. Let the show begin. Podoba mi się, kurczę, to będzie mój nowy ulubiony. I co nie chodzi, że Imaginary. Ale kurczę, masz świetne te teksty. Not over yet. Intermission's over. Great teamwork. Please stay tuned. Uwielbiam cię, gościu. Ale dobra, zanim to, to jak mówię. Trzeba tutaj trochę nadgonić. I co ważne, będę robił pojedynczo, może to być irytujące. Ale chcę po prostu na spokojnie to zrobić, tak wiem, że nie mam reliktów. Ale ta kawka powinna sobie spokojnie poradzić z Black Swan. A, właśnie, przy okazji mogę od razu użyć. Żeby nie było to, chcę po prostu użyć, bo chcę zobaczyć, jak będzie działać. I teraz, jeśli uda się zrobić super breaka, chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tu jest pod energy. A jest jakiś taki? Proszę, i super break. Uwaga, ile Aventurin zada? Bije bardzo mało. 10 tysięcy z Aventurina! Weźcie mi tu mówcie, że to naprawdę nie jest świetne. Pamiętajcie, ile on daje bez żadnych reliktów i tak dalej. 15 tysiąców! On naprawdę działa! Wbrew temu, co niektórzy mogli próbować mi wmówić. Za mało. Dobra, można już przyspieszyć. A dobra, tu pis pod energię, to rozumiem. Chodzi o ten ogólnie z Hertaversa. Dobra. Okej, 2000 też zadał, bo tak po prostu bez niczego. Podoba mi się ten wynik, jako że to ma być dodatkowa jakby rola, czy dodatkowe zadanie dla niego, więc jest okej. I tak, wiem, że czy nie dostałem, ale chyba jestem w stanie wykraftić. Bingo, jestem w stanie. Siedemdziesiątkę już mamy na Lightcone. Chociaż ze smutkiem stwierdzam, że nie jest 80, co na razie musi to mi wystarczyć. Dobra, co będzie za długo trwało? Zróbmy najważniejszą rzecz, najszybszą. Salwagę. Dobra, tutaj... local... Tak, na wszelki wypadek. Select all. Salwagę. I od razu szybciej. Jak mówię, może kiedyś, dobra, nawet nie kiedyś, pewnie jutro to ogarnę. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego. Do tego, żeby mu załatwić Tracy. Znaczy nie, Tracy już ma. To bardzo ładne. Nadal chciałbym zapewnić jeszcze bonusy do Imaginary Dimension, ale...
No powiedzmy, że już jestem w stanie to przeboleć. Chociaż? Chwila. Nie no, jestem w stanie trochę tego wyciągnąć. Dobra, 1, 2, 3, 4. Ale potrzebujemy dwóch, dobra. Najmniej być potrzebne to, szczerze mówiąc, i chyba na ten moment to. I ty też mogę w sumie. Więc jeden bonus do Imaginary Damage'a będziemy mieć przynajmniej. EP. Ten mniejszy, bo ten większy to jest za drogi. Ale zawsze coś. I teraz zaczynamy najważniejszą część, czyli relikty. I teraz tak. Jeśli chodzi o relikty, które ja chciałbym udawać, Watchmaker. Nawet nie ma pytania dlaczego, przecież we are the next Watchmaker. Więc tak, definitywnie dobry set. Następne. Shooting Me Fear, Kradziok. A dla mnie też oczywiste. Dlaczego? Powiem tak. A, ja mam za to Trace, nie będę miał chyba reliktów. Ale tak. Wastelander of Banditry Deserts. No, zawsze można 2-2 grać. A z tego co pamiętam, mam tu fajne podbreaki, pisy. I teraz tak, gdzie to jeszcze było? To zawsze też można dodać i... To też biorę... Chyba to gdzieś mam, ale... No nie jestem pewien. Dobra, zacznijmy w takim wypadku... od zobaczenia pisów, które mamy już wylewelowane. I tak, wiem, że zawsze mogę ukraść... na przykład Galagerowi, jak widzicie, kuszące. Bardzo nawet. Ale chciałbym skupić się na wszystkim, co mamy. Najpierw. Tak, zobaczmy. Tutaj na przykład za mało speeda i innych przydatnych rzeczy. Break effect też niski. Ale może zamiast tego wszystkiego zobaczmy po prostu, co my tu mamy. Z tych poblokowanych, bo pamiętam, że mam tu jakieś fajne. Retreat, aha, to nie. To jest break effect, więc jakbym chciał grać typowo pod breaki tylko, co zawsze coś jest. To jest kryty break effect, ale z death and flood. A tak powiem, nie, bo nie ma breaka. Tu jest zawsze speed, jeśli trzeba będzie. Nie. Znowu defense flat? Halo, co jest? To jest lepsze od tamtego? Dobra, to nie... W sensie, dobra, zatrzymam, bo jeszcze... Czemu by nie, ale... Nadal. Defense procent HP, procent crit damage, to też nie to. Efekt hit rate, nie mam żadnego efektu, HP, Break, okej. Okay. Nie. Damage break, Dobra, czy mamy crit rate i crit damage z breakiem? Oczki wielki, teraz zobaczmy, co my tu mamy. Enhance, czemu to... Czy z tego zrezygnowałem? Dosyć ładny pis. Ale prawda jest taka, że nigdy nie szukam pisów tego typu, więc... Też jest nie najgorsze. Tutaj, za dużo się rozrzuciło po wszystkim. A nie, przepraszam, tego nie patrzałem? O, proszę. Mam dwa profile bliźniacze. Ale dobra, tak wstępnie patrząc... Powiedzmy, że pójdziemy z tym, bo jest tu więcej breaka. Teraz tak, tutaj mamy trochę breaka, trochę ataku, trochę speeda. Tutaj, czy mamy cokolwiek w ogóle, co ma w sobie breaka? Nie bym wziął i breaka, i speeda. Nie będę kłamał. O, jest. Na razie spróbowałbym na pewno tak najklasyczniej zrobić, czyli właśnie dużo breaków, dużo speeda. I teraz tak, atak klata. Na. Się mogę wziąć tak klatę, ale na. No ta już na przykład jest ładniejsza, ale to nadal nie jest to. Ta jest nie taka, to też nie. Ta na przykład. Ta na przykład moim zdaniem byłaby piękna. Ale zobaczmy, czy mamy lepszą. Ta jest lepsza. Teoretycznie. O, ale nie znajdę jeszcze jakiejś ładniejszej. Ale jak widać, ciężko ładniejszą.
To jest chyba nawet najpiękniejsza klatka, jaką mam na razie. Oczywiście, żeby nie było, ona jest równie wspaniała co ta. Ta jest większa i więcej ataku, ale tu mamy speeda. Więc proszę, trzy części. I teraz tylko największe pytanie, czy mamy speed buty? Może po prostu dodam, że main stat musi być speed. Mamy speed buty z breakiem? Teoretycznie są. Tylko czy będę potrzebował dla tych breaków? To jest dobre pytanie. No dobra, dobra, nie krzycz już na mnie, by się popłakał. Powiedzmy, że pójdę za tym. Więc four-piece już mamy teoretycznie. Jeszcze nie mam hertowersowych, ale tak. Crit damage będzie duży, crit rate nie największy. Ale to i tak będzie dodatek do wszystkiego. Zaczynam od czapki. Czy w sumie od eyepiece'a. Copium number one. Copium number two. Okej, jest dobrze. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Teraz zegar. Breaki i speedy. Oba są bardzo cenne. Musiał dodać defa flat, żeby zrujnować moje marzenia. Mamy breaka. Jeszcze więcej breaka. Już się skończyło! Zgłaszam reklamację. Dajcie chwilę, muszę chyba wyczyścić. Quick select. 4 stars or below. Salwagę. Nie ulepszę tego do końca, niestety. Coś mówi, że na pewno nie ulepszę gościa do końca. A to oznacza tylko jedną rzecz. Będę musiał się złamywać z tym, jak bardzo niedokończony jest, ale tak. Def. Def. Nie jest najlepiej, ale niech będzie. Dopracowywać będę go kiedy indziej. Na razie biorę po prostu. Atak procentowy. Teoretycznie mam 3 dobre staty. Świetnie. Nadal świetnie. I teraz tak. Zaraz pewnie zacznie brakować. Bardzo dobrze. Mogło być lepiej. I tak jestem kontentowany z tego. Szybka rzecz. Wolę tylko sprawdzić, czy nie mam jakichś speedów z hitrate'em. Crit damage mam dużo, więc... ale nie ma breaka. A nie, chwilę, tutaj też breaka nie ma. Dobra, to biorę to. Bo to jest crit rate. Musiał defa flat. Musiał. Musiał drugi raz, no... Trzeci raz. Nie, tego nie chcę poświęcać. To już prędzej. Wybaczcie, znowu mnie wołem. Okej. A więc tak, wygląda na to, że niestety do końca dzisiejszej przygody questowej nie będziemy mogli dociągnąć. Trochę szkoda. Ale z drugiej strony i tak główny cel jest, więc... Czy dokończę tego questa samemu, czy z kimś... I jak to będzie, to już jest mniej istotne. Jakby najistotniejszą rzecz, która tutaj zaistniała, zrobiliśmy. Bez takich, siostra. Moim celem na dzisiaj było zdobycie czapki.
I nie mówię, że to jest usprawiedliwienie, żeby już nic nie robić. Ale mój główny cel został osiągnięty. A i tak dużo zrobiłem w moim odczuciu jak na jeden dzień. Zatem to nie zależy ode mnie, czy ja mogę to robić, czy nie. Jak mam prośbę odgórnie, żeby po prostu zająć się czymś innym, to teoretycznie powinienem posłuchać i się tym zająć. Teraz tylko na szybko skończymy. Gdzieś tu było coś ulepszonego, czy nie? Wydaje mi się, że miałem jakieś pupisy. Ten jest najgorszy, teoretycznie. Szkoda go oddawać. Ten można wywalić w sumie. A cóż, za dobre to nie jest. Zobaczmy, jak się prezentują teraz statystyki. Definitywnie crit rate za słaby. Break effect prawie piękny. Przydałoby się, żeby był trochę wyższy. A jeszcze speed. Prawie. Prawie to mam. A jeśli kogoś zastanawia, co prawie mam, odpowiedź jest bardzo prosta. I zaraz powinno się wyjaśnić. Proszę. Jedyny cel egzystencyjny. 145 speeda. Dodatkowe darmowe break efekty. Nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego. Nawet nie wiedziałem, że mam. Naprawdę. I teraz tutaj breakowa taka. A mam jakąś inną ciekawą. Uuu, to jest piękne. To też piękne, chociaż mniej. Chyba wiem, co będziemy ulepszać. Tak. I szczerze mówiąc, nawet zacząłbym od tego ropa. Tak co, ale wydaje się być istotniejszy. I dobra, poszło w breaka. Więc dobrze, w speeda. Jeszcze lepiej. Udało się. Udało mi się. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, poza tym, że jakimś cudem mi się udało. Mam wystarczająco dużo speeda. Naprawdę zrobiłem. Jeśli ktoś teraz myśli, że jak gadam jak jakiś obłąkany czy coś, to tak. Jestem obłąkany. Ja tak poważnie, to jest naprawdę nie w moim stylu zdobyć tyle speeda, ile chcę. Piękne. Trochę tam w defense się pojawiło, dodało teoretycznie, ale tak uważam, że to piękne. A to można wywalić. To definitywnie też. To też. I w co się doda? Gdzieś odrzucić może trochę speedów i tak dalej, ale... No obrażenia nie będę miał najwyższe, niestety. Kryty mam badziewne. Ale ten break effect. Nie najwyższy, chciałbym więcej, ale jest piękny. Za to speed jest przecudowny. Przecudowny. I tak, niestety zmuszony jestem kończyć. Naprawdę. Ze smutkiem to stwierdzam, ale no. Ale zanim skończymy, chcę to zobaczyć. Jak często on będzie po prostu dostawał turę. Chociażby. Oczywiście, że jest pierwszy. I uwaga! 4000 na takim byle breaku. I ile kawka zada? Nawet nie zobaczyłem. A szkoda. Chyba muszę spowolnić czas. I lepiej.
stand still. Kurczę, za słabe te przeciwniki. No, za słabe te przeciwniki. Nie mogę nacieszyć mega breakami. Take your positions. Let's improvise. Cut in the net. 14 tysięcy z breakiem na skillu. Mm. Uwaga, używam specjalnie normalnego ataku kawki. 5 tysięcy. Nie jest to dużo, ale ona nie jest zbudowana pod takie rzeczy. Uwaga, Aventurin. 6 tysięcy, z czego 4 były z super breaka. The dice have been cast. Bust or maybe to jest. To jest. W końcu będzie piękne. Watch your head. I to ja wiem, że to są zerowe na razie wyniki. Say bye to breathing. The mood is set. Ale no. The show begin. Jeśli takie wyniki da się robić na normal atakach i w ogóle, to pomyślę sobie, jakby sobie radziła postać przygotowana pod tego typu rzeczy. Proszę. Super break 3000 od takich postaci, które mają słabe możliwości bicia damage'a tak naprawdę. Uwaga, i teraz najlepsze. 37! Oczywiście musiał zrobić super break, ale 37, no. Ja jestem satysfakcjonowany i cóż, co dalej? Się przekonamy. Może jutro też coś będzie, tylko że się jutro to poczuli w takich wieczorowych porach i w ogóle dzisiaj mamy sukcesa i cóż, dwuczęściowy stream, dwuczęściowa przygoda, ale jest świetnie i cóż, no naprawdę, nie wiem czy jest coś więcej do powiedzenia poza tym, że dziękuję wszystkim, którzy byli obecni. Nie możemy, że do usłyszenia jutro, a teraz trzymajcie się i no cóż, niech czapka będzie z wami.